Dobry wieczór, moi drodzy, witam was serdecznie, siemaneczko, siemaneczko na polskiej serii, witam Szymon, Jakub, witam serdecznie również Edward, Ireneusz, siemanko, siemanko, Szymon, Ewelina jest z nami, a ze mną na serwerze jest Michael, Tomasz i Olek, moi drodzy, taki właśnie skład dzisiaj mamy na live'ika, witam cię Tomku również, siemaneczko, siemaneczko, Marcin, witamy również gorąco, co dziś robimy na live'ie, moi drodzy, dzisiaj będziemy mieli mega, mega dużo pracy, tym razem w polu, jak widzicie, panowie tutaj jakieś dziwne orgie urządzają razem ze mną w 30, nie wiem czym to jest powodowane, ale jednak jest, siemano Zewek, jak tam zakupy w centrum handlowym Family Point? Pobrałeś bilecik z parkomatu? Pobrałem bilecik z parkomatu, miałem w kieszeni, bo nie trzeba mieszać za szybą. Kupiłem doniczki eleganckie w Leroyu, więc bardzo dobrze. Beata, siemano, Piotr, witam również, Rafał, Filip, Krzysiek, Emil, Romek, nie sposób wymienić wszystkich, moi drodzy. Witam, witam, witam na polskiej serii. Ja zaczynam, moi drodzy, od nawożenia eleganckiego, także proszę mnie, panowie, puścić, byłoby bardzo, bardzo miło. I lecimy z nawożeniem pola, moi drodzy, gdzie wcześniej trzeba zrobić sobie, później trzeba zrobić tutaj kultywatorowanie i będą siewy. Będziemy robić sobie kukurydzę na naszym polu największym, bo polu numer 63 i potem tutaj prawdopodobnie wleci, co to miało być, nie pamiętam. Mateusz, dzięki bardzo za patrona, dzięki, dzięki byku. Ja taki dzisiaj, moi drodzy, z biegu jestem, bo dopiero niedawno wróciłem do domu, zjadłem i od razu odpaliłem live'a. Siemano Jacek, Paweł, witam serdecznie, Artur, Piotr, Grzegorz, witam również gorąco. Siemanko, siemanko, ja przypominam o tym, żeby patronem zostać, moi drodzy, albo wysłać jednego podarowanego patrona, wtedy robicie robotę dla Tomasza, bo Tomasz będzie musiał przywieźć do nas cielaki do obory, moi drodzy, bo każdy jeden podarowany patron to jest jeden cielak więcej do naszej obory, więc Tomaszowi robotę możecie robić. Nie gazuj tak, bo ci pasę kurwie. Dobra. Się, panie serafinie, dzięki bardzo, Mateusz, bardzo dziękuję. Tej, co nas sprzedać świnie, kogo poślą słomy, panie mój, trzeba jeszcze wybieć mój. Dzięki bardzo, Mati, wielkie brawa dla ciebie oczywiście za Patron i Dasa. Dla ciebie oczywiście będzie opaska silikonowa biała z napisem Patron 2023, bo każdy, kto w marcu patronem zostanie, bądź też patrona przedłuży, taką opaskę zgarnia. Dzięki bardzo, Mateuszu, raz jeszcze. Witam pana, witam państwa. Siemano, Denisie, witam serdecznie. Co to wczoraj live nie było? Była informacja na Discordzie, że live'a nie będzie i nie było. Radosław, siemano, witam serdecznie. Roman, witam w pierwszy dzień wiosny. No tak, moi drodzy, dzisiaj dzień Wagarowicza, więc pierwszy dzień wiosny jest kalendarzowy, nie? Bo astronomiczny to był już wczoraj. Może się uda coś z godzin zbić. Filip, bądźmy dobrej myśli, bądźmy dobrej myśli. Jak widzicie, na razie my jesteśmy poniżej 90, więc jest dobrze. Siemano, Pawelos, Dawid, witam również gorąco. 9 miesięcy patrona wleciało elegancko. Daniel, siemanko, cześć, cześć, cześć. Mamy roboty, moi drodzy. Mam nadzieję, że mi nawozu starczy na to pole tutaj, bo mamy tylko 60 litrów jeszcze, ale chyba na jeden przejazd na to styknie. Siemano, Szymonie. Elo, z kim grasz? Olek, Tomasz, Michael i ja, także czterech nas na serwerze jest. Ja przypomnę, że dzisiaj mamy takie same zasady jak na poprzednim live, czyli każdy jeden podarowany patron to, moi drodzy, jeden cielak więcej do naszej obory, a jak wiecie, w oborze już dość mało miejsca,
więc żeby nie było podramkowej sytuacji, żebyśmy musieli zaraz kupić kolejną oborę, moi drodzy, bo nawet nie mamy na nią miejsca w tym momencie, żeby ją wybudować. Nie dostałeś mandatu za parkowanie w niedozwolonym miejscu. Dlaczego w niedozwolonym? Przecież miejsce dla rodzin z dziećmi to miejsca grzecznościowe, jak mnie Tomasz ostatnio uczył, więc nie ma takiego znaku w pięknym, eleganckim kodeksie drogowym, więc mandatu nie mają prawa nawet dać. Dziś wagary, a poniedziałek i wtorek wolne, bo na meczyk do Wawy lecę. No to miłego meczyku ci życzę, miłego meczyku ci życzę. Dobra, starczyło nam, ja nie wiem po co ja to wyładowałem, ale to dlatego, że pomyliłem przyciski, moi drodzy. Więc sobie załaduję z powrotem ten nawóz, odwiozę go na gospo, chociaż tam jeszcze widzę placek, który nie został nawiedziony, więc sobie może najpierw załadujemy. 35 litrów nam zostało. Dobry Kuba, siemaneczko, Łukasz, witam również. Szkoda, że w pracy nie można wagarów zrobić. Jak nie można? Można, tylko potem cię zwolnią, nie miej pretensji do nikogo. Ale wagary można. Co będzie siane? Na największym polu naszym mamy pół na pół zrobione, moi drodzy. W jednym, na jednej połowie będziemy mieli... Już wam mogę to nawet pokazać. Pole numer 63, o ile ja dobrze pamiętam numer, ale chyba tak. Pole numer 63, czekajcie, gdzie to ono się znajduje. Tutaj, jak widzicie, na jednej połowie mamy już zasiane. I jest to, moi drodzy, nie kukurydza, tylko sorgo. A na drugiej stronie będzie właśnie wspomniana przeze mnie wcześniej kukurydza. Ale się jąkam dzisiaj. I będziemy robić sobie kiszonkę z tej połowy kukurydzianej. A sorgo, moi drodzy, dla naszych wszystkich pisklaków, niepisklaków i innych tam pierdoletek. Także taki jest plan, moi drodzy. Jak to wyjdzie, zobaczymy, bo jak wiecie, u nas z planami różnie bywa, a z tym jak wychodzi też różnie bywa. Pożegnajmy dziadka Joker Farmera. Nie rozumiem za bardzo, co, zmarł dziadek Joker Farmera, czy o co chodzi? Siemano Patryk, witam serdecznie również. Kevin, Mariusz, Piotr, siema. Majker już leci z siewnikiem, więc elegancko, nie wiem co tam będziemy siać, ale widziałem, że tam Tomasz już leci z kultywatorem, a my zaraz będziemy lecieć, moi drodzy, po nasz piękny siewnik punktowy i lecimy z kukurydzą. Siemano Damian, witam serdecznie. Michał podarował 5 patronów. Panie kochany, ale wleciałeś, dzięki bardzo. 5 podarowany bałwan na ekranie, bo pierwszy dzień wiosny, więc trzeba go pożegnać. Może chmiel posadzicie? Na razie nam niepotrzebny w ogóle chmiel. Jak będziemy mieli jakieś fabryki albo coś, co chmielu wymaga, to oczywiście z niego skorzystamy. Na razie musimy zadbać o nasze zwierzaki. Grzegorz, Alicja, odebrali patrona 7 miesięcy, elegancko, bardzo dziękuję. No, pierwszy podarowany i Błażej również odebrał, proszę bardzo. Mamy 5 podarowanych, więc jedna pełna przyczepa cielaków do dostarczenia. Zaraz zobaczymy, ile mamy w ogóle miejsca w naszej pięknej oborze, bo tam już jest lekko ciasno. Zaraz wam w ogóle pokażę, bo nie wszyscy pewnie widzieli, jakie eleganckie domki dla cielaków tutaj wybudował Tomasz. Takie pojedyncze, że tak powiem, zagrody. Dzięki bardzo, Grzesiu, Alicja, bardzo dziękuję. Zona, sprzedaj świnie, krowo pośród słomy, panie mój. Trzeba jeszcze wybieć gnój. No i Michał jeszcze napisał: Tomasz, nie dziękuj. Także tutaj ewidentnie to był przytyk tych 5 patronów. To był przytyk, żeby Tomasz musiał jeździć. Olek jest również elegancko z nami. Tutaj, proszę bardzo, robi robotę. I te, proszę bardzo, takie pojedyncze zagrody. Malutkie namioty ogrodzone z pojedynczymi cielakami, gdzie trzeba będzie je oczywiście karmić. No i oprócz tego mamy wielką oborę, gdzie te cielaki sobie również chodzą. I ja wam mogę tutaj już pokazać w momencie tym, jak wejdę tylko na ten znacznik, gdzie się te cielaki kupuje. Czekajcie, one chyba z tej strony były. Tutaj sobie wchodzimy, moi drodzy, i mamy aktualnie miejsca. O, nie mogę kliknąć, dlaczego? To dziwne, że nie mogę. Muszę otworzyć bramę, żeby to kliknąć. Czy o co tutaj chodzi, państwo drodzy? Siemanko Izabela, dzień dobry. Jak ci się chce dzisiaj grać? Przecież taki ciężki dzień, ja mam brak sił totalnie. No taki był trochę ciężki, no trochę jestem... O man, dobra, moi drodzy, 24 na 40 zapełnione, więc mamy tutaj miejsca na 16 cielaków jeszcze. Także, moi drodzy, no na razie 5 podarowanych, więc 5 nowych cielaczków sobie dojedzie zaraz do obory. A tymczasem Michał, 1000 gwiazdek, no i to mi się podoba. Byku, dziękuję. Chciałbym cię porwać do swego gniazda. Dla ciebie kawior, szampanko z kawki i jakie tylko zechcesz zabawki. Dziękuję, byku. Mega, dzięki za 1000 gwiazdeczek. Nie mało, raczej bym powiedział dużo. Siemandero, Michał, witam serdecznie. Grzegorz, Alicja napisali: dzięki Michał za patronita, za 6 miesięcy odebrany, podarowany, elegancko. My lecimy, moi drodzy. Panie, opowiadaj, jak żyjesz, bo ja tu mocno rzadko ostatnio bywam. Właśnie, ja nie wiem, co się dzieje, panie. Opowiadaj, jak żyjesz, bo ja tu mocno rzadko ostatnio bywam. Ja nie wiem, do czego ty tak mocno ostatnio rzadko bywasz. Prawie nas autobus zmiódł z planszy, ale daliśmy jakoś radę się ustrzec. Siemano, Adrianie, witam, Krystian również. Ja gram na Pojezierzu Gostyńskim, bardzo fajna mapka, jak się wejdzie w mapę,
to widać gospo Mafizolec. Oj, ale to my nie potrzebujemy gospo Mafizolec, żeby było widać, tylko potrzebujemy nowe uprawy, nowe fabryki, nowe rodzaje zwierząt i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, czy na Pojezierzu Gostyńskim również to jest. Jeżeli tak, to oczywiście mapkę mogę polecić, ale nie testowałem, więc w ciemno nie będę tego robił. No Kuba, jak ja żyję? Bardzo dobrze. Na razie jest wszystko w porządeczku i oby jak najdłużej tak było. Zdrowie dopisuję, wszystko inne również, więc cieszę się z tego bardzo. Mam nadzieję, że u ciebie również dobrze. Powiem, ja gram tutaj, moi drodzy, ze względu na to, że Tomek to przygotował, bo sam bym pewnie tego nie ogarnął do końca, ale tutaj wielkie podziękowania dla Tomka, bo nowe uprawy, nowe zwierzaki, wszystko działa, wszystko gra, więc jest elegancko. Krzysztof sprawił kropeczką patrona. Proszę bardzo, wymusiłeś pierwszeństwo, mandat. Mandat, ten już by tego mandaty mi rozdawał. Mandat! Mandat! To jest, Dominik, twój głos w tym efekcie, bo coś mi się wydaje, że tak. Coś mi się wydaje, że to jest twój głos, panie kochany. Krzysiek, 532 dni obserwacji. Tutaj widzę, że Paweł 303 również. No to zbliżasz się, Pawle, do roku, a tutaj widzę, że Krzysiek już prawie do 2 lat. Także pięknie, pięknie, pięknie. Moi drodzy, 5 podarowanych poleciało, więc wy, patronów, odbierajcie, sprawdzajcie powiadomienia i inne tam opcje, gdzie oni mogą się znajdować, żeby was tutaj uszczęśliwił pan Michał do końca. To jeszcze musicie tych podarowanych odebrać. No a Tomka już uszczęśliwił, nie? Tomka już uszczęśliwił, bo Tomasz musi 5 cielaków przywieźć. Przypomnę, że każdy podarowany jeden patron to jeden cielak nowy do naszego gospa, do naszej obory. Musi być zwieziony. My skręcamy w polną drogę, lecimy pod sklep, moi drodzy. Posiewnik punktowy, bo to będzie nowy zakup. To będzie nowy zakup, bo nie mamy siewnika punktowego. Mamy tylko zwykłe siewniki. A wiadomo, że do kukurydzy potrzebny jest ten punktowy. Siemano Filipie, witam serdecznie. Łukasz odebrał również patrona. 5 miesięcy wleciało, także bardzo, bardzo dziękuję. Wielkie brawa i piweczko dla siebie oczywiście. U mnie już 366 dni obserwacji. 366 dni obserwacji. To już masz ponad rok. Jak wgrać tego multifruta, bo mi nie wychodzi, proszę o pomoc. Panie Piotrze, instrukcja cała jest na Kings Modzie. Nie wiem, czy jest po polsku, czy po angielsku. Jak jest po angielsku, to możesz sobie wpisać Google Tłumacz, przekopiować tam tekst, wkleić i na pewno instrukcja będzie po polsku zrozumiała. Witam Natalia również, Bartłomiej, siemaneczko, siemaneczko. Do sklepu niestety daleko, ale już prawie jesteśmy. Proszę bardzo. I Paweł również 5 miesięcy. Trzeba jeszcze wybiegnąć. Dziękuję, dziękuję, Byku. Dziękuję, dziękuję za 5 miesięcy. Paweł również odebrał patrona na 5 miesięcy. Panie, bo nie słychać efektów ciągnika. No panie, no nie słychać, bo muzyka jest trochę głośniej dzisiaj. Także nie ma co gadać. Ale teraz ci mogę, proszę bardzo. Wsłuchaj się, panie, i delektuj się dźwiękami tej C330. Słyszysz to? Czy ty to słyszysz, człowieku? Jak to brzmi? Jak to chodzi? Jak igła, panie. Świeży olej, tłoki wymienione, uszczelka pod głowicą zrobiona, pomalowany nawet. Trochę brudne koła ma, no ale to można wybaczyć. Ale ogólnie maszyna. I się zaczyna cykl reklama, moi drodzy. 52 reklamy dzisiaj na live dopiero były, także nie narzekajcie, bo były live, gdzie było ich 700, także wiecie, no. To dźwięk tej fury za tobą. Michael, nie rób jaj, to jest dźwięk 30. Ja nie dam sobie wmówić, nie? Nie dam sobie wmówić. Próbujesz mi tutaj namieszać w głowie, no. A to jest dźwięk 30 na pewno. Pole 63 już żeśmy minęli, ale musimy polecieć do sklepu, a sklep, no, dość daleko jest, więc kawałek trzeba podlecieć. 200 gwiazdek od Michała jeszcze. Dziękuję bardzo, Byku. Poleciałeś, poleciałeś. Czarny i lenie, 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 lenie. Rynkowisko, słońce grzeje. Czarny i lenie, lenie. Dziękuję bardzo za 200 gwiazdek, panie Michale. No i mamy już 1200 gwiazdek, wszystkie od Michała na tej transmisji, więc nieźle, nieźle. I podarowani patroni również od Michała, tylko wlecieli na razie. Dzień dobry, pozdrawiam Serafina oraz graczy i czat. Siemano Tomaszu, witam serdecznie. Odbij w prawo. Po co, panie, odbić w prawo mam? Jak odbij w prawo? Przecież ja dobrze jodę. Dobrze jodę, no co ty mi tu godosz? Do sklepu jest tam na samym końcu, prawy dolny róg. Za mną tutaj, o tutaj o jest sklep, proszę bardzo. Ten niebieski piermandolnik. Angelika, dobry wieczór, witam serdecznie. Są tydzień, a co z przesyłkami, co nie dotarły? A które nie dotarły, panie? Które nie dotarły, panie Piotrze? Do ciebie, Piotrze, żadna przesyłka nie dotarła, którą ja wysłałem. Coś tutaj chyba wywała jak Polska cała, chcesz mnie zrobić, no nie? Siema, Daniel, witam serdecznie. Mi narzeczona, Kaś, pozdrów mi narzeczoną Kasię z Bydgoszczy. Pozdrawiam twoją narzeczoną Kasię z Bydgoszczy bardzo serdecznie. Pozdrawiam całą ekipę i Sewka z Swarzędz. Swarzędz to pod Poznaniem, nie? Był kiedyś taki żart. Jak się wjeżdża od Swarzędza, no, to tak kiedyś było. Siemano Wąski, witam serdecznie. Siemanko, siemanko. Z tych samochodów naprawdę leci nuta? No, nuta leci, dobra, nuta leci, ale mi chodzi o to, że dźwięk silnika, panie. Ale nuta. DJ Remo, moi drodzy. To były czasy, nie? To były czasy. No nie wiem, 2005 rok.
Pozdrów Niuńka z rodziną. Niuńka? Kim jest Niuniek? Ale pozdrawiam. No nie darłem, mówię serio. Piotr, ja mam taką propozycję, żebyście przeszedł na pocztę swoją, pocztę polską swoją i zapytał, o co chodzi z listami i dlaczego do ciebie nie docierają. Może na przykład listonosz wali w uja, że tak powiem, jak jest coś cięższego w liście do bierze, albo nie wiem co. Arkadiusz, siemano, siemano, bardzo dziękuję za reakcyjkę, oczywiście standardowo. No i bardzo dziękuję, że dalej patron jest, 11 miesięcy widzę się wyświetla, więc jeszcze miesiąc i mamy pełen rok. No i oby jak najdłużej, oby jak najdłużej. Dojechaliśmy, moi drodzy, do sklepu. Ciężka to była podróż, długa i zajmująca, ale już jesteśmy. Siewnik punktowy wypożyczamy. Nasiona chyba już są pod sklepem, mi się wydaje, bo widziałem, że ktoś kupił nasionka, więc zaraz sobie sprawdzimy. Godzinki zbijają, 5 minut nam zostało do 88 na zegarze, czyli dalej jesteśmy, moi drodzy, w tą stronę na zegarze, to trzeba, nie? Siema ekipa i czaty, Magic Wons i lecimy. Siemano Wojtuna, Wojtuna, witam serdecznie. Nawet nie widziałem, że dołączyłeś. Siema, siema Wojtek. Nie wiem, kiedy to się stało, że ja w ogóle nie zauważyłem, że ty jesteś. Siemano Jakub, witam Arek, siemaneczko, elegancko, siemano, siemano. Kamil, witam również i Emil, dzień dobry, dzień dobry. Paweł, 4 miesiące patrona, proszę bardzo, zakończone, piąty leci aktualnie. Ocie panie, już 21 miesięcy. Widzisz, Michale, czas leci nieubłaganie, a my coraz młodsi i coraz piękniejsi, Michale, prawda? Przyznaj rację, nie? Dobrze Piotrze, czekam w takim razie. Mnie listonosz tak walił w uja, że listy do mnie dochodziły do bloku naprzeciwko. No, to tak właśnie Poczta Polska działa, bo oni nie mają za bardzo jak tego ogarnąć, nie? Oni nie mają jak tego ogarnąć, czy ktoś kupował nasiona, czy nie. Może Avis nie odebrał, znam jednego gościa, co tak robi? No, to ja też znam, siedzi tu przed mikrofonem, nie? Nie odbiera Avis, a potem się dziwi, że jakieś wezwania przychodzą nagłe, nie? No chyba już jutro się kończy Patronidas? Arkadiusz, no to nie, to tak nie robimy, panie, jak się kończy? Trzeba tutaj przedłużać oczywiście. Sianie jak na wiosnę przystało. Dokładnie tak, pierwszy dzień wiosny, moi drodzy, a my się wyrobimy. Ale najpierw trzeba zakupić siewnik punktowy, moi drodzy. I tak, zawsze korzystaliśmy z tego rału, nie? Zawsze z tego rału korzystaliśmy. Tutaj 50-60 koni on wymaga, więc dość dużo. Ale mamy coś takiego na 20 koni i mamy coś takiego na 40 koni mechanicznych. Ja nie wiem, czy ten na 40 koni mechanicznych teraz damy radę uciągnąć 30, ale mogę spróbować, jeżeli chcecie. Mogę spróbować, jeżeli chcecie, bo on już ma taką szerokość dość fajną, 2,7 metra. A nie dwa jak to, prawda? Więc chyba wezmę ten, najpierw spróbuję. Jak damy radę z tym, to będziemy sobie śmigać, a jak nie, to się wymieni na tamten, nie? Osłony tak mają być, kolor podstawowy niech będzie ten czerwony. 40 koni wymaga, 30 ma chyba 32 konie, więc może jakoś się uda. Wczoraj nie było Andrzeju Lajwika, nie, nie. Hej Dawid, witam serdecznie i Tomasz również, siemanko. Przemek, siema Sołtys razy 3. Siemanko Przemku, siemanko, zachęcam do patrona, wtedy na pewno jak będziesz miał patrona, to będę widział komentarze bardziej, bo wyświetlają mi się na niebiesko na czacie, jeżeli ktoś ma patrona, a jeżeli nie masz, to na szaro, wiesz? Kup dwa. Dobra Tomku, ale które? Te bierzemy, takie starodawne, czy bierzemy sobie te lizardy od razu 2,7 metra? Tomasz, tutaj bym prosił o opinię, nie? Piotr, siemano, elo, 320, Paweł, witam również, dzień dobry. I od razu kupimy sobie nasiona najpierw, worki typu Big Bag. Kupimy sobie, moi drodzy, słoma, wapno, TMR, proszę bardzo, ziarna. Taki jeden woreczek nam powinien wystarczyć, 1000 litrów, sobie załadujemy tutaj za momencik, nasiona przy polu. Aha, ja kupiłem i tak, dobra. No teraz dmuchamy i myjemy kombajny, pokupuję, że dopiero. Szykujemy się na tip-top zestawy pod siewy. Kupiłem se gruda na dojazdy i upalanie i ogólnie zmajstrowałem drugie potomstwo jeszcze w zadaniu. Ten co koń rozpłodowy, panie kochany. Dzień dobry wieczór, kurwa, żadnego powiadomienia nie było. Ważne, Łukasz, że jesteś, nie? Ważne, że jesteś. Tomasz, czy ty mi powiesz w końcu, które siewniki mam kupować, bo się nie doczekam. To, że nasiona przy polu, to już wiem. Ale które siewniki, panie, bo tutaj ekipa czeka i wszyscy na siewy spektakularne, a tutaj się nic nie dzieje, panie, nic się nie dzieje, Tomasz. Pisz tam szybciej tymi swoimi serdelkami z grebiutkimi, nie? Odpowiednie, dobrze, to jak odpowiednie, to w takim razie kupujemy te większe, bo te mniejsze będą pewnie za małe. Wczoraj Sołtys na L4, no nie na L4, no. Sołtys, a gdzie moje nagrody? Mieszkam w Niemczech, mam jeszcze czekać. Tak, masz jeszcze czekać, bo słuchaweczki poleciały razem z twoim etui na kartę, więc one wyszły trochę później niż te słuchawki do zwycięzcy polskiego, więc na spokojnie. Nawet Discord zawiódł dziś, albo ten telefon drewniany się zaciął? Nie, no to raczej wydaje mi się, że to wina Discorda. Nasienie masz przy sobie, Sołtys, tak. No, nasienie mam przy sobie zawsze. Czasami aż za dużo, panie Wąski, nie? Wiesz jak jest. Siemano, gościa, witam. Norbert, siemaneczko również. Cześć. Jeden kupiłem. Gdzieś ty kupił jeden. Gdzie? W którym ty miejscu kupił? Jednak ten duży, dobrze. Tomasz już pisze, moi drodzy, z caps lockiem, widzicie? Teraz opowiem wam historię Tomasza, nie? Tomasz, nawet mogę tak lekko myszką tutaj ruszać, żeby kadry były. Tomasz jako osoba obecna na naszych live'ach od chyba Alp 2019, kiedyś miał patrona i nie musiał pisać z caps lockiem, bo jego wiadomości wyświetlały się na niebiesko. Teraz natomiast Tomasz spadł kilka levelów niżej, patrona nie ma
i żebym widział jego komentarze, musi pisać z kapslokiem. Taki to smutny żywot Tomka. Aż 30 postanowiła minutę ciszy zrobić. Można? Nasz co ty się panie Serafinie, kup tej co nas sprzedaj świnie, krowo pośród słomy panie mój. Trzeba jeszcze wybieć gnój. Dobra, moi drodzy, kupujemy sobie ten siewniczek, dam mu 16 na godzinę, niech sobie śmiga, proszę bardzo. Teraz mam kredyt, no wiem, że też masz kredyt teraz, no wiem. No 4,5 tysiąca, moi drodzy, zakupione, zakupiony drugi. Po jeden ktoś musi przyjechać w takim układzie, jak będziemy lecieć na dwa, bo ja jeden sobie zgarnę i nasiona tutaj załaduję, jak już je kupiłem. A my ciśniemy, moi drodzy, na pole 63 i ciśniemy z siewami kukurydzy. 240 litrów ma pojemności ten siewnik, więc niedużo. Wojciech, siemanko, witam serdecznie. Uczcimy to minutą ciszy. Tak, patrona Tomka trzeba uczcić minutą ciszy, bo biedny ma kredyt. Ma co prawda mieszkanie, ale nie ma patrona. No wybierzcie to lepsze, no błagam was, no. Hashtag patron dla Tomasza. Ole, orać, bimbe, klać. Ile spać, o co siada, bimbe, grać. Hopę do kursu zabrać. No nieźle, nieźle, nie? 55 zł, 55 groszy. Ten co namawia, panie Piotrze. Czaty akcja 5. Co ty tutaj, Piotr, namawiasz? Czaty akcja 5. Jak? No już mi 13 minut dowalił, ponad 88 godzin, nie? Dobra, najlepiej tak. Siemanko, ojciec, witam bardzo. Siemaneczko. Moi drodzy, no ja powiem wam tak, no kredyt Tomka to nie jest dość miła do rozmowy rzecz. Nie jest to również rzecz, którą chciałby każdy. Dlaczego ten siewnik jest taki krzywy i on tak na lewo bardzo i bardziej schodzi? Co tu się stanęło z tym? To tak ma być? Czy to zepsute kupiliśmy? Czy myśmy kupili zepsute już? Nie, to nie może tak być, nie? Także hashtag murem za Tomaszem, hashtag patron dla Tomasza, hashtag test raz, dwa, raz, dwa. No i masz subskrybent od 31 miesięcy. Może ty masz odznakę wyłączoną, panie Pawelosie. Może ty masz odznakę wyłączoną, może tak to działa. Weź, sprawdź sobie, kliknij w ten diamencik, który masz przy swoim imieniu i nazwisku. Wejdź tam i może masz odznakę wyłączoną, no. A może ty w ogóle miałeś patrona cały czas, tylko mnie kłamałeś, że nie masz, żebym był tutaj bardzo zły na ciebie. Także, moi drodzy, no kredyt to nie jest, wiadomo, przyjemna sprawa. Ma chłop mieszkania, ale nie ma patrona, bo ma raty kredytowe, także możemy zrobić taką akcję. Hashtag patron dla Tomasza. I kto może sobie pozwolić, oczywiście wysyła podarowanego patrona. Nie dość, że każdy podarowany jeden patron to jest jeden nowy cielak na naszym gospie, zwożony do obory przez Tomka, więc będzie on miał robotę, a oprócz tego może tego podarowanego patrona Tomek wylosuje sobie. I wtedy będzie miał i kredyt, i patrona. Czyli dwie rzeczy, które spędzą mu sen z powiek. I kredyt, i patron. Bo jak będzie miał patrona, to ja będę częściej do niego pisał, dzwonił, bo ma patrona, nie? Siemano Adam, witam serdecznie. A miało być spokojnie. No Piotr na razie bardzo ładnie wjechał. Mąż twojej żony również, widzę, piąteczkę mąż podarował. Dziękuję bardzo. No to akcja 5, nie? No to akcja 5. Dziękuję bardzo mężu mojej żony. Szeroko uśmiechnięta twarz o roześmianych oczach. Szeroko uśmiechnięta twarz o roześmianych oczach. Dzięki bardzo. Ja wiem, kto to jest, że tak podpisuje. To pan Łukasz, nie? Gdzie moje powiadomienie? Nie mam pojęcia. Jutro też live, panie kochany. Ale też, że z kropką nie piszemy przez RZ, bo to naprawdę bardzo źle wygląda. Żurek zawsze ma. Pamiętajcie, RZ U zwykłe, czy U zamknięte, Żurek, ale też to przez rzecz z kropką. Danielo, witam serdecznie. Paweł Broj, ja pierdolę, chłopa dawno nie widziałem. Siemano. A może zrobi paczkę modów i chętnie bym kupił i tak jak Marcinula robił. O, widzisz, Andreas, to nie jest zły pomysł. Akurat tym, czy ty zły jesteś, to ja się nie przejmuję. A, no tak, no to dobra, rozumiem. Siemano Marku, witam serdecznie. Siemano. To dziwne, że nie masz odznaki, panie Pawelosie, a tutaj ci pisze, że patron niby jest. Ktoś w końcu lekko zaczął naprawiać zegar. Na szczęście tylko lekko. Pochwalony, panie Sebastianie, pochwalony. Ja mam lepszy moment, jeden podarowany. Ty 100 od ciebie, to 100 od ciebie na mój kredyt. No myślę, że wtedy byśmy za długo tutaj live'a nie uciągnęli, nie? Jakub, dziękuję bardzo, do Nejcika. Dzięki, byczku. Piękne piwko dla ciebie oczywiście. Witam sołtys i wszystkich widzów, jak Mija Dzionek. Mija bardzo dobrze, panie Jakubie, a teraz jeszcze lepiej, jak pojawiłeś się na topce dziennej, proszę bardzo. Razem z panem Piotrem i mężem mojej żony. Żurek, elegancko. Żółw, no i żółw przez L i F, też wiadomo, nie? Michale raczej nie planuje wracać na YouTube'a póki co, ale planuje to teraz opuścić sobie siewniczek, włączyć sianie i lecieć z tematem. Bo tutaj, moi drodzy, jak widzicie, połowa pola to sorgo, połowa pola to będzie kukurydza. Pierwszy przejazd najgorszy, bo trzeba to wyrównać elegancko. Elegancko, pan Jakub, 500 gwiazdeczek, byku. Dzięki. Ja już piwo lubi. Wielki brzuch, kiedy skupi. A tu w drugiej.
lepszy jest niż kawa. Janusz piwo lubi, lubi, każdy we wsi o tym mówi, a on se pije, bo to jego sprawa. Dziękuję bardzo za 500 gwiazdeczek, Jakubie. No tutaj aż się jeszcze brawka przydadzą, bo to naprawdę niemała ilość, niemała ilość. Bardzo, bardzo dziękuję. Siemano ludzie, witam serdecznie. Urząd przez uzwykłe na porządku, wiadomo, to jest jedno z dwóch słów, które zaczyna się na uzwykłe. Urząd i ósemka. No i tak samo jak ktoś napisał tutaj przed chwilą, tylko nie widziałem za bardzo kto. Miasto na dwie litery to Uć, prawda? Uzamknięte i Ci. To też jest miasto dość znane. Stolica województwa łódzkiego, także Łódź, nie? Jakie zakwaszczone? No zakwaszczone jest, żeśmy czas przewijali lekko, ale tutaj siewnik od razu nam chwasty usuwa, więc nie ma z tym najmniejszego problemu. Dobrze, że na dwa siewniki to będziemy robić, bo na jeden to bym tutaj to robił chyba całego live'a. Serafin, a miedza między uprawą? Nie będzie żadnej miedzy, panie, nie będzie żadnej miedzy. Normalnie tutaj będzie wszystko połączone, panie. Łódź? Nie, uzamknięte jest na początku. Ja się tak uczyłem w szkole, że jest uzamknięte i normalnie uzamknięte Ci. O, siema, widzę, że gracz w grę o traktorach. Siemano, Mirek, witam serdecznie. Ty, Mirosław, te Mirek, patron Ci. Ty nie miałeś patrona. Nie, no Mirek, chyba Ci patron wygasł. Zarabin, moja córka Maria się pyta, czy jadłeś już kolację. Jadłem już obiado kolację, o tak bym to nazwał, bo chyba już dzisiaj nie będę nic w siebie wpiermandalał, ale zjadłem sobie obiado kolację i bardzo przyjemnie było. A jeżeli Twoja córka jeszcze nie jadła, to życzę jej smacznego, a jeżeli jadła, no to nie życzę, no bo po co, jak nie będzie już jadła, nie? A kebaba nie jadłem i jeść nie będę dzisiaj na pewno. Na kebaba nie. Za to wy, moi drodzy, zamiast kebaba to możecie tutaj wcisnąć reakcyjkę, bo brakuje nam 50 reakcji do 300, więc lecimy z reakcyjkami w tym momencie, moi drodzy. Lecimy. A ja podnoszę siewnik i robię kolejny, moi drodzy, tutaj przejazd. Cześć, są tutaj Zerafinie, ja na chwilkę, bo w pracy przywitać się, zostawić reakcję miłego zbijania godzin. Dzięki bardzo, Marcinie, bardzo dziękuję. Zachęcam cię do patrona. Skoro Marcin w robocie siedzisz tyle czasu, to patrona tutaj wypada mieć, nie? Wypada mieć, tym bardziej, że opaska silikonowa biała dla każdego patrona w tym miesiącu jest. Nigdy nie miałem, a nikt nie chce mi podarować, mimo że jestem grzeczny. To nie jest tak, że nie chcę. To nie jest tak, Mirek, że nie chcę. Po prostu podarowują, ale ty tego nie możesz złapać, no. Ja niestety chory jestem, zaczęło się od wczoraj, ból gardła, a dziś katar i źle się czuję. Oj. Żeby to nie była ta fala grypy takiej wiosennej, nie? Że wszyscy już poczuli wiosnę, w krótkim rękawku, w krótkich spodenkach sobie wychodzą, a tu jebut i choroba. Niemniej jednak, Jakub, szybkiego powrotu do zdrowia życzę i bardzo dziękuję za kolejne gwiazdeczki, tym razem 200. Wiska wiksa, loty wyższe niż po pizzach. Wiska wiksa, woda w szklanach, nie w kieliszkach. Wiska wiksa, światło zapełnia policja. W szarym świecie szukam wyjścia, ty to pierwsza. Bardzo dziękuję. Zdrowia życzę. Jak to było? Woda zdrowia dodać? Czy jak to się mówi? Wykrzyknik wsparcie, panie Przemysławie, żeś wpisał? Oj. Czy tu jakieś dobijanie godzin się ma zamiar szykować? Podczep na boki je, będzie szerzej. Ale co? Podczep na boki je. Na polu rozstaw. Co rozstaw? Jaki rozstaw? Coś się rozkłada ten tutaj siewnik? Nie rozkłada się. Trawę zwałuj. A dobra, oni gadają o tym. A Olo już widzę robi tutaj siew ze mną, więc elegancką. Mąż twojej żony plus kicia. O, zrzutka była. Zrzutka była, moi drodzy. Dobra, czekamy, aż Olek dojedzie. Mąż twojej żony plus kicia. O roześmianych oczach tarza się ze śmiechu. Szeroko uśmiechnięta twarz o roześmianych oczach tarza się ze śmiechu. Bardzo dziękuję, mąż twojej żony plus kicia. Dzięki. Ej, ja widzę tutaj, że pan Michał to lekko nam tutaj dzisiaj szaleje, moi drodzy, bo to jest kolejnych 5 podarowanych patronów od niego. Chłopie, czyś ty oszalał? Michał odebrał już patronidasa. Dziękuję bardzo. 8 miesięcy. Co ty się, panie Serafinie? No nieźle. Póki co nas sprzedaj świnie, kogo pośród słomy, panie mój, trzeba jeszcze ty wieść mój. Wojtula napisał, z Tomaszem gadam, nie odzywaj się niepytany. Nie no, Michał, powiem ci, że szalejesz, nie? 10 podarowanych patronów na jednej transmisji to jest dość dużo, więc bardzo ci dziękuję, szanuję, dzięki za wsparcie. I oprócz tego, że wspierasz mnie podarowanymi patronami, to oprócz tego jeszcze wspierasz ludzi na czacie, bo oni sobie tych patronów elegancko odbierają i również są zadowoleni, mają humorek elegancki, więc bardzo dziękuję, Michale, i wielkie brawa dla ciebie, oczywiście. ETS-a to odpalę w nocy, jak już będą spali, wiadomo. Aj, Olek coś szybciej jeździ, kurde, z tym. Nie wiem, jaką sobie dał prędkość roboczą, ale chyba dość większą. Chyba, że on ma tam 16 ustawione. Dobra, on tam ma chyba 16 ustawione. Tak się mi wydaje. Dobra, trzeba podnosić oczywiście te siewniczki, jak się zawraca, bo się połamią, nie? Siema, Zewek, jak pogoda we Wrocku? No dzisiaj było dość przyjemnie, dość cieplutko. Jakieś tam 11-12 stopni, ale moi drodzy, jaka ma być pogoda w czwartek? Ja pierdziutkam, by sobie nie zdajecie sprawy, jaka ma być pogoda w czwartek. Prawie 20 stopni ma być, nie? Więc elegancko. Siema, no, Paweł,
witam serdecznie, witam. A, bo ty Tomasz kupiłeś drugi ten siewnik i dlatego tak jest. Bo ja ustawiłem w swoim 16, a Olek wziął mój i ma 16, a ja mam 15, nie? Tak to wygląda. Siemano, siemano. Witam Michale, również patron odebrany, elegancko. I Paweł odebrał również 4 miesiące. Kultura, kultura. Siema Sołtys, siema moderacja, siemka cała ekipa. Siemano, Serafinie, witam. Serafinie, kup tej zona, sprzedaj świnie, krowo pośród słomy, panie mój. Trzeba jeszcze wybieć gnój. A dlaczego ja mam dać inną muzę, panie Macieju, jak ta muza jest petardinio? Agnieszka, witam serdecznie i Filip również, siemaneczko. I Jakub, bardzo dziękuję za kolejnego donesika, mega, mega dzięki. Elegancko. Ty, ja słonecznik sieję? Nie gadaj, że ty siejesz słonecznik. Nie, no dobrze jest, to ty mnie straszysz, człowieku. Ten już mnie wystraszył, nie? On mi już powiedział, że on słonecznik sieje. Ja pierdolasz, musiałem to sprawdzić. Olek, Olek, proszę, idę spać, nara, nara, Arek, trzymaj się, byku, elo, elo. Dobra, wjeżdżamy, moi drodzy, patrzcie, jak to szybko idzie. Na dwa te siewniki, to to ciśnie jak źle. To ile tych podarwanych dziś? 10 na razie, panie Tomku, 10 na razie. Olek, nie żartuj sobie tak, bo na zawał zejdę normalnie, jakbyś tutaj teraz zrobił mi w kratkę pole. Słonecznik, kukurydza, byśmy to zbierali chyba 500 lat, bo by trzeba było przejazd po przejeździe się rozwoływać. Witam Marcin, siemano, siemano. I Paweł, witam również nowego patrona w rodzince. Czwarty miesiąc się tutaj odnowił, widzę, od podarwanego. Mariusz, siemano. Cześć, cześć, cześć. No mamy trochę tego, ale tutaj ogarniemy na szybciora. Tutaj już jest wszystko nawiezione. Trzeba będzie tylko spryskać pole na chwasty, ale to też sobie ogarniemy. Moi drodzy, jak widzicie, 1200 zł wydane przed chwileczką było w prawym górnym rogu, czyli 10 cielaków nowych kupionych. Mamy jeszcze miejsca na 6 cielaków, więc tam, moi drodzy, jeszcze troszeczkę miejsca jest, a każdy podarowany jeden patron na dzisiejszym live'ie, to, moi drodzy, jest jeden cielak nowy na nasze gospo. Nowa mieszanka do karmienia by była? Tak, nowa mieszanka do karmienia by była. Słonecznik z kukurydzą. Ciekawy jestem, jak z tego TMR zrobić, nie? Ciekawy jestem. Siemanko Marcin, witam serdecznie. Siemaneczko, siemaneczko. Dobrze, że nie sieje, więcej godzin. Ja żadnych godzin już siać nie będę. Panie Jakubie, ty już się uspokój, nie? Ty już rozpocząłeś jakąś akcję 5 dziwną. Chociaż na razie akcja 5 tutaj nie za obfita, że tak powiem. Więc na razie zegar dobrze się zachowuje. Jest elegancko, nie? Jest elegancko. Co ankieta, Tomasz, że co? Ledwo odpaliłem i od razu Casillas mi się włączył. Aha, ta reklama o tych kryptowalutach z Casillasem. Iker Casillas. No wiem, wiem, która. Strasznie denerwujące są te reklamy, bo one w ogóle są nagrane za gramanicą i podłożony jest dubbing polski i to tak się nie zgrywa, jest taka tragedia. Siemano, Michale, witam serdecznie. Siemanko, siemanko. Tak się to nie zgrywa, ten głos z tą reklamą, żeż katastrofalnie się tego słucha i to ogląda. Nikodem, siemanko, witam. Ty wiesz co? No nie wiem właśnie, na co ankieta, nie wiem. Przemysław, witam również gorąco. Siema, siema, siema. Na razie to Tomasz nie ankieta, tylko na razie jest tutaj akcja murem za Tomaszem i wysyłamy podarowanych patronów, żeby Tomasz w końcu odebrał, bo on bidny nie ma, no. No Tomasz ma kredyt i bidny patrona nie ma, więc trzeba tutaj robić akcja podarowany patron, nie? Czuję, że zło pierdolnie z Jacka. Ja na razie tam się nie przejmuję. Mirek, patrz, Mirek, wywołałem się o tablicy, nie? Elegancko, panie. Patrz, Mirek to. Mirek Pato. Normalnie wywołałem cię na tablicy, ale ty kłamałeś, że nigdy nie miałeś patrona, bo miałeś czwarty miesiąc aktualnie, więc jak nie miałeś nigdy? Musiałeś mieć przynajmniej 3, skoro teraz czwarty wskoczył. Nie wywołuj Wilka zatem z tymi godzinami, bo się źle skończy. Spokojnie, Romanie, ja wiem, kiedy mogę sobie pozwolić. Adrian, siemanko, witam serdecznie. Ale mi się podoba ta mapa, co gracie. No mapa jest elegancka. Rogatki są naprawdę fajne. Możemy teraz trochę z pierwszej kamery sobie pojeździć. Witam, Natalio. Siemanko, siemanko. Witam gorąco. Możemy sobie pojeździć trochę z pierwszej kamery, bo tutaj na tej mapie, na tych polach jest taki fajny plus, że my mamy małe maszyny, więc mniej więcej mój tak muszę jechać od razu obok tego zasianego, więc nie gubię tutaj, moi drodzy, że tak powiem, trajektorii, nie? O to chodzi. A no nie będziemy tutaj korzystać z GPS-a, no bo jednak taka 30 czy coś to GPS-a nie miała, no nie? Więc tutaj aktualnie nie będziemy się tym w żaden sposób bawić. Siemanizacja, Andrzej, witam serdecznie. Piotr, siemaneczko. I co? Kurwa, patera. No widzisz, Mirek? No mówię, że... A co mówiłeś, że nigdy nie miałeś patrona? No miałeś, jak wygląda na to, że miałeś, skoro czwarty miesiąc wpadł. No to jak nie miałeś. O Jezu, olo. Olo, ale żeś poszedł slalomem, nie? Siemanizacja, siemanizacja, Mateusz, witam również. Siemanizacja, witam, witam. Lecim, lecim, lecim na Szczecin, moi drodzy. Godziny dalej na tym samym momencie. 5 minut, moi drodzy, do 88. Jest dobrze. No i zasiejemy sobie to.
Trzeba będzie oprysk ogarnąć, bo my chyba żadnego oprysku w ogóle nie mamy na gospie. Trzeba będzie kupić, opryskiwać. Chyba, że nie, ja kupowałem chyba. Chyba kupowa... Nie, mamy oprysk, dobra, sorry. Siemano Kamilu, witam również, Andrzej, siemaneczko, ale dzisiaj ludzi, moi drodzy, tutaj dociera do mnie. 190 gwiazdek, to jeszcze ostatnie gwiazdeczki, tylko niech nie wywali zegara do góry nogami. Dzięki bardzo, panie Jakubie. Nie no, zegara do góry nogami nie wywali, już topka w tym miesiącu jest tak naprawdę obfita i zapełniona, że ja bardzo, bardzo dziękuję. I zegar w tym miesiącu zostawiamy już w spokoju, jest pierwszy dzień wiosny, cieszmy się ładną pogodą, a nie tu zegarem się będziemy bawić. No bardzo proszę, Szymon, siemaneczko, witam, ale to ja przedtem chciałem kupić, a patrzę, że mam coś do zaakceptować, chyba ktoś podarował mi. No, ogólnie podarowany patron działa tak, że to Facebook losuje, komu patrona dostarczy, więc pewnie miałeś go tam do odebrania. Jeszcze jest dobrze. Nie no, państwo gala do mnie tylko się odzywają na czacie, jak mówię o godzinach. To tak nie może być, no. Tak nie może być, no. Jak to tak? Fajnie, Olek, że niszczysz uprawę. Elegancko, petarda, petarda. Hej, Piotr, witam serdecznie. I Danio Daniello, witam również. Back prank, siemanko. O, back prank, patron wygasł. Wygasł. Także napijmy się za lepszy czas, może wtedy pan back prank będzie miał patrona. Nawet się to lekko rymuje. Wypijmy za lepszy czas, wtedy pan będzie miał patrona back prank. No i wszystko, ćwierćfinał Ligi Mistrzów, a Bart tylko w kinie. Tylko w kinie se obejrzą. Jaki był w ogóle wynik tego El Clasico, co leciał? Dzięki bardzo, Marek, 8 miesięcy patronidasa, bardzo dziękuję. Co ty się, panie Serafinie, kup Daysona, sprzedaj świnie, krowo pośród słomy, panie mój, trzeba jeszcze wybieć gnój. Zamówione, Adamie, dzisiaj zamówione, więc będą, mam nadzieję, że jeszcze w tym tygodniu, a jak nie w tym, to po weekendzie na bank. Do Niemców jeszcze nie dotarło? Wiem, panie Danio, bo miałem już jeden komunikat dzisiaj od Romana, że do Niemiec nie dotarło jeszcze, ale spokojnie, wiadomo, że to trzeba dłużej poczekać, ale dotrze. Hej, Arturze, trzeba kupić jutro, kupuję PSC i wleci na pełnej patron, na pełnej tak zwanej... Dobra, 2-1 dla Marcy było, to jak w kinie tylko, no to chyba Real tylko w kinie będzie oglądał, nie? Żeś pan ebnął bazę, masz mi czajnik w ciężarówce spadł? To może nie gotujesz tam wcale wody, tylko co innego tam na przykład sobie pichcisz. Spróbujcie kiedyś zagotować sobie, moi drodzy, jakąś gęstą zupę w czajniku. Zobaczycie, jak fajnie czajnik tańczy, nie? I cyk, druga reklama, oj, u Adama robi się niebezpieczeństwo. Dobra, teraz ty jedziesz za mną, panie Olo. Wiem, że jesteś szybszy, ale ustaw sobie na 15 na godzinę i polecimy sobie tutaj równym tempem, że tak powiem. Patrz, Olo, jak nam robota poszła. Ja pierdzielę, jak to szybko polecieliśmy z tym polem. Ja myślałem, że połowa tego pola to będziemy to siać, kurde, godzina, tutaj 15 minut i po temacie. Elegancko nam to poszło. We współpracy z panem Aleksandrem Kusiem. Bo ja jestem, no wiadomo, ale ty jesteś, no. Ty jesteś to i 2000 gwiazdek wpadło i patronów 10 prawie mamy już na liczniku. No i elegancko, tylko cel zapełniony, ale to dobrze, Olo, że jesteś, bo może dlatego nie jest zapełniony, nie? Zawracamy, proszę bardzo. Ja sobie doładuję tych nasion od razu, bo może tutaj jest ich troszkę mało, więc bym tego Big Baga się pozbył, ale nie, załadowałem do pełna i niestety mamy dalej Big Baga na polu, bo tak to myślałem, że wiecie, że sobie to zniknie po prostu, nie? Bardzo lubię pana, bo sam jestem rolnikiem w Realu i w farmingu. No i elegancko o to chodzi, raz sobie grasz w wirtualnej rzeczywistości, a raz sobie grasz na żywo, no i wszystko, znaczy grasz. Tik-tak, 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 co ty mnie tu, Przemku, straszysz? U mnie szefowa kiedyś jajka w czajniku gotowała? No, a ile studentów parówki w czajniku robi, człowieku? Nawet byś się nie mógł tego zliczyć, podejrzewam. W akademikach to czajnik jest głównym narzędziem gotowania, tak samo jak i mikrofalówka, prawda? Siemaneczko, Przemysław, witam serdecznie. Ten bak jest pełny? No to mamy lipę, będzie go trzeba zwieść na gospo przyczepką, ale to podjadę jakoś maszyną 30 czy tam Wladimircem z przyczepką i to zawiedziemy. Siemano, Dawid, witam serdecznie, Robert, witam również gorąco. Co to oznacza, że ja mam szansę na opaskę? To nie oznacza, że masz szansę na opaskę, tylko to oznacza, że dostajesz opaskę, panie Mirku, bo każdy, kto patronem zostanie w marcu, dostaje silikonową opaskę, tak zwaną silikonkę z napisem Patron 2023. Każdy, kto patronem w tym miesiącu zostanie, taką opaskę zgarnia. Podobno zoomy też robią zamiast garnka. Zupy też robią zamiast w garnku, tak? Aha, dobra, rozumiem. Te zadarki wypatrzone? Kupione, panie, no e. Na polskiej serii, patrz, jak mamy budżet, mamy 52 tysiące, na polskiej serii, człowieku. Więc my se kupili dwie. My se dwie kupili i my se tu rządzimy na gospie. My se tu rządzimy. Normalnie kukurydza jest siana naszymi własnymi sazareczkami. Czy ty se zdajesz z tego sprawę, panie Piotrze, co myśmy osiągnęli? Siemano wszystkim ludziska, siemano Wojtula, witam serdecznie sąsiada. Witam sąsiada. I to, żebyście nie myśleli, to nie jest taki sąsiad ham, tylko to jest taki sąsiad, bo on osiedle mieszka obok mnie. I to jest taki fajny sąsiad, nie? Fajnie, że w ogóle żadnego bucha nie wziąłem z tego Aikosa, może ze dwa łącznie, bo cały czas do was gadałem, nie?
Dałbym patrona, ale nie mam PSC. Sorry, oglądam pana od 12 miesięcy. Gabrielu, no to nie trzeba mieć PSC, no to trzeba mieć, wystarczy na przykład telefon i możesz sobie do rachunku to ogarnąć albo coś tam, nie? Mój patron będzie dopiero po 28 marca. Krzysztofie, ty masz patrona. Ty masz. No masz, to jak, to jak wleci? Przecież jest, Krzysiu. Krzysiu, no jest. Dobra, moi drodzy, pole ogarnięte. Ja nie wiem, po co Michael pojechał do sklepu. Już pieniądze zaś wydają, panowie, ale po coś do sklepu pojechał, tylko nie wiem za bardzo po co. Ale pojechał. A my wracamy na gospo, no i co? Co teraz do roboty, panie Tomku? Pryskać chwasty, czy co? Czy co mam robić? Jak mam podarowanego patrona, to też mam szansę na opaskę? Nie macie szansy na opaskę, tylko opaskę macie. Każdy patron. Ja nie wiem, jakie słowo mam zastąpić, jakim słowem mam zastąpić słowo każdy, żebyście wiedzieli, że tyczy się to patronów cyklicznych, podarowanych, przypadkowych, spłodzonych, pozamacicznie i macicznie i każdego. Każdego patrona. Pablito, siemano, witam serdecznie. Jutro się kończy, Krzysiu, patron. No to będziesz 6 dni bez patrona, Krzysiu. Ale w marcu, żebyś jeszcze przedłużył, panie, bo inaczej opaska cię ominie, Krzysiu. Po nowy zegar? No po nowy zegar do sklepu to by się przydało, faktycznie. Po nowy zegar do sklepu to by się przydało jechać, to fakt, nie? Stawiajcie go żelnie, bo aż mnie ręce trzęsą na samą myśl. Spokojnie, spokojnie, bimbrownia będzie. Mamy moda, który produkuje bimber. Tylko najpierw musimy do niego jakieś specyfiki sobie wyprodukować, żeby mieć z czego robić, nie? Siema, Stefan, 10 godzin na serwisie Volvo. Live'a nie było, tu jadymy i Stefan w internetach. No widzisz? Akurat jak na serwisie stałeś, to live'a nie zrobiłem, cholera jasna. Ja to jestem zły człowiek, nie? Patron z in vitro też ma opaskę. Tak, dokładnie. Patron z in vitro też ma opaskę. Maciczny, pozamaciczny, podarowany, cykliczny i każdy inny. Gdzie wysłać dane do opaski? Panie Błażeju, dane do opaski wysyłamy na początku kwietnia na maila podanego w poście na grupie Patroni Serafina. A jak ktoś chce zostać patronem na Facebook, nie chce go dać, to też dostanę opaskę? Ogólnie daj, to był sprzedawca jaj, nie? Także patronem Kamilu zostać możesz oczywiście. Wystarczy, że sobie klikniesz w link od naczelnego rolnika, po tym jak wpiszesz wykrzyknik patron, albo w błękitny sztandar tam obok czatu i tyle. Dobrze powiedziane z tymi opaskami? No musiałem to jakoś ubrać w słowa inaczej, bo normalnie wy się dopytujecie, czy jak podarowany to też dostanie? No też dostanie, moi drodzy, no też dostanie. Karolina, siemano, siemano, witam serdecznie. Witam, witam gorąco. Masz szczęście, że tak dobrze o sąsiedzie mówisz? No a jak bym mógł źle mówić, nie? Coś mnie ominęło? Pawle, no na razie kupiliśmy dwie sazareczki, siewniki punktowe znaczy, do kukurydzy, słonecznika i takich innych upraw. I ogarnęliśmy jedno pole. Jedno pole ogarnęliśmy sobie właśnie siewem. Czy ja zdążę przed rowerem? Zdążę, on nawalony jedzie, nawet nie pedałuje, nie? On nawet nie pedałuje, widzieliście to? Aż mnie wywaliło prawie z drogi, nie? Cześć Mariuszu, siemanko, siemanko. Także my... O, Tomasz jedzie z opryskiem już, nie? Tomasz już... Wymianka? No i patrzcie, to jest współpraca na Polsce, nie? To jest współpraca na Polsce. Czy Tomku tą trawę już też pryskać tam, czy nie? Są ty się, panie Serafinie. Bartek, siemano, siemano. Tutaj zona, sprzedaj świnie. Krowo pośród słomy, panie mój. Trzeba jeszcze wybieć gnój. Jak mi idzie wycinanie krawatek z koszuli? Nie. Ja już mam plan, moi drodzy. Ja już mam plan. Ale nie będę na razie zdradzał, bo będziecie pełni podziwu, co ja wymyśliłem, nie? Trawy nie trzeba pryskać? Dobrze. Dobrze, to w takim razie lecimy tylko na tamto pole, gdzie mamy sorgo oraz, moi drodzy, kukurydzę. Pryskamy tam chwasty. No ogólnie ten opryskiwacz duży nie jest, mogę go rozłożyć w trakcie jazdy, póki na razie drzew nie ma po prawej ani lewej, ani żadnych samochodów nadjeżdżających. Taką ma szerokość, więc nie jest to jakieś bydle potężne, ale damy radę tym sprytkać na lajcie, no nie? I zwałować trzeba jeszcze, trzeba zwałować po oprysku, albo przed, jak tam wolicie, ale chyba ja z opryskiem będę pierwszy, nie? Siemano Krystianie, witam serdecznie, siemanko, siemanko. Moi drodzy, 10 cielaków nowych już kupione na gospo. Brakuje nam jeszcze 6 do zapełnienia obory. 6 cielaków kupimy i zapełnioną mamy całą oborę. No i oczywiście to działa tak jak na poprzednim live'ie. Każdy jeden podarowany patron to jeden nowy cielak. Tomek musi przywieźć przyczepą na gospo. Także taka sytuacja jest na froncie. Oprócz tego, że wspieracie tutaj nasz kanał, na którym streamujemy. Druga, sprawiacie komuś przyjemność, bo ktoś sobie patrona odbiera. To trzecia, robicie Tomkowi robotę, bo on musi jeździć z przyczepą i cielaki kupować. Także widzicie, dwie rzeczy fajne i jedna jeszcze fajniejsza, no. Pan w realu, ja nie jestem w realu rolnikiem, ja z miasta, ale człowieku, jeżeli chodzi o farminga, to bardzo, bardzo lubię grać. Na jakiej mamy wysłać dane do wysłania klawiatury, bo cały czas nie ma posta klawiatury, tej, którą wygrałeś, Dominiku. Jak nie ma posta, oznaczałem cię nawet w komentarzu, panie Dominiku. To w takim razie teraz wyślij dane do paczkomatu na nagroda dla patrona @gmail.com.
nagroda dla patrona @gmail.com albo do Eweliny na priv, numer telefonu, adres e-mail i numer paczkomatu i do ciebie poleci. A ja oznaczałem dwóch zwycięzców w komentarzu pod postem z jakimś tam live'em. Nie pamiętam już, ale kilka dni temu to było. Kurwa, co jest Michael? Co jest Michael? No, co się stało, panie? Co to za mijak? Michael, nie przeżywaj mijaka, Boże. Jakbyś pierwszy raz u kobiety okres zobaczył, nie? Się drzesz, uspokój się. Elo Leczek, siemaneczko. Jutro jadę do Wrocławia, tam gdzie pan mieszka. Gabrielu, szerokości życzę. Krystian, 5 patronów podarował. Dzięki bardzo, byczku. Dziękuję. Dziękuję bardzo, Krystianie, mega dzięki za 5 podarowanych. Krzysztof odebrał subskrypcję, rozpoczęta elegancko. No i w takim układzie, moi drodzy Tomaszu, mój drogi Tomaszu, musisz przyjeść kolejnych 5 cielaków. A brakuje nam jeszcze jednego podarowanego, żeby zapełnić całą oborę i wtedy będziemy musieli stawiać kolejną, ale może to nie będzie obora, tylko będzie na przykład chleb i będziemy wtedy kolekcjonować sobie. Nasz, co ty się, panie Serafinie, kupuj co nas sprzedaj świnie. O, najgorzej, nie? Pośród słomy, panie mój, trzeba jeszcze wybieć mój. Ej, cholera jasna, nie widać, gdzie pryskam, nie? Będę musiał sugerować się śladami opon, bo nie widać tekstury, gdzie ja pryskam. Co, Danio Znicz, piszesz? Matko do setka mówią na pan, do czego to doszło, co nie? No właśnie, ja nie wiem, nie? A właśnie, nie wiem. Będę musiał sugerować się, moi drodzy, tutaj moimi kołami odciśniętymi na tym polu, bo nie ma tekstury, gdzie jest pryskane. Co ty się, panie Serafinie, kupuj co nas sprzedaj świnie, krowo pośród słomy, panie mój, trzeba jeszcze wybieć gnój. Elegancko, bardzo dziękuję. Agnieszka 2 miesiące, Krystian 8 miesięcy i Krzysztof subskrypcja rozpoczęta, czyli pierwszy raz patron wleciał. Piotr, siemaneczko, witam serdecznie. Także elegancko bardzo dziękuję za wszystkich patronów podarowanych i tych cyklicznych, którzy dzisiaj wpadli. Mamy, moi drodzy, cel u góry zapełniony. Jeszcze gwiazdy, jakby wpadły dzisiaj cel gwiazd, naprawdę duży dzisiaj cel gwiazd, ale może się uda go ogarnąć. Do tego, co wyświetlałeś, co tańczy? A, tamten, no tak, faktycznie pan już nie żyje tamten. Ja sobie muszę nalać, moi drodzy, kolki, bo tutaj już, Jezu, już godzina live'a minęła. Ja nawet się nie spodziewałem, że tak szybko to minęło, a my jedno pole żeśmy nawet ogarnęli nie do końca, także tutaj naprawdę bardzo szybko czas leci dzisiaj. Sefciu, moja żona cię pozdrawia i bardzo lubi cię oglądać. No, ja też, Błażeju, twoją żonę lubię oglądać, znaczy też ją pozdrawiam. Miałem powiedzieć, też ją pozdrawiam oczywiście. Siema, to zapraszam cię na jesień do mnie na gospo, to pojeździmy trochę tak w realu. Wiesz co, miałem już ostatnio zaproszenie na żniwa gdzieś, ale w końcu się nie dowiedziałem, cholera jasna, gdzie, nie? Dziękuję za patronka. Jakie plany na dzisiaj na gospie? No dzisiaj, jak widzisz, siewy robimy. Jutro, moi drodzy, odpalamy live'y, prawdopodobnie 2. Będzie i rano, i wieczorem, i będą 2 live'y z Polski, bo jutro ciśniemy do żniw. Jutro ciśniemy do żniw, moi drodzy, więc będzie też robota szła na grubo. Czy jakiś oprysk się znajduje tutaj w ogóle przy polu, czy mam tylko 60 litrów jeszcze, bo to by była trochę lekka lipa. Gdzie wysłać adres? Na początku kwietnia pojawi się post na grupie Patroni Serafina, gdzie będzie podany adres e-mail, na który trzeba wysłać swoje dane do wysyłki opaseczki. Stefan Awaria, Ewelina Masiusiaka. Ja pierdzielę, czyli wszystkie te moje myśli, te moje sny się sprawdziły, to jednak prawda jest. No nie, Ewelina, wiesz co? Trzeba było mówić, że sikasz na stojący. Nikt by się po prostu nie obraził, nie? Nikt by się nie obraził, naprawdę. Ewelina, a nie tu oszukujesz wszystkich. Jeszcze Grzegorz się z tobą wita. Witam wszystkie piękne panie moderatorki. No jak? No aż mi się gorąco zrobiło. No nie. Moi drodzy, jest komunikat teraz ważny. Ewelina Masiusiaka. No. Łukasz, ona nas zabije. Ona nas zabije, nie? Łukasz, mamy przesrane. Pakuj walizę, wyjeżdżamy, nie? Miała być z Miami, a nie z jajami? No właśnie. Miała być z Miami, a nie z jajami, Łukasz. Coś ty na... ogarnął. Ej, jest tu gdzieś oprysk, czy nie ma? Bo ja tu gdzieś widziałem jakąś przyczepę, ale tam chyba tylko nasiona są. Czy oprysk również? Bo to Edward. Ewelina jest Edwardem. Ja pierdolę. Moja teściowa też cię zna, weszła do pokoju i krzykła, a ty znów tego sernika oglądasz? Denis powie z teściowej, że też ma jaja. Jak Ewelina. I tyle, nie? Nie, dobra, żeby tutaj nikogo nie urazić. Nasiona były? Dobra, mam już oprysk, już nie krzycz. Mam już oprysk, w ogóle tego oprysku tutaj mało starcza, nie?
Sefciu, ja i żona to będzie jeden e-mail, to zwróć uwagę na to. Panie Marku, napisz w wiadomości w mailu wtedy, że dwie opaski. Dobra? I wtedy nie ma problemu. Najpiękniej jak rzepak na półwyspie kwitnie, jak pachnie miodem i się jedzie. Wiem, o czym mówisz, wiem, o czym mówisz. Przeżyłem to nieraz i zgadzam się. Ładny to widok jest. Ładny to widok jest. Dobra, jedziemy, moi drodzy, tymi naszymi tutaj śladami opon. Wojtek, czego nie rozumiesz? Kukurydzy nie wałuj. A czemu nie? Nie trzeba wałować kukurydzy? Ja tam się nawet nie znam na tym, ale wydawało mi się, że chyba wszystko trzeba, nie? To ja myślę, że te chwasty nie będą spryskane zbyt precyzyjnie, ale staram się i robię co mogę, nie? Żeby to było jednak zrobione profesjonalnie. Dobra, ciśniemy tutaj, zaraz musimy odbić w prawą salę ciutko. Na bank będą mijaki, jeżeli chodzi o chwasty, ale nie idzie tego zrobić w momencie, gdy ja nie widzę, gdzie już pryskane było, a gdzie nie. Wojtek, siemaneczko, siemaneczko, witam serdecznie. Moi drodzy, przypomnę, że każdy patron w tym miesiącu opaskę silikonową białą zgarnie, jeżeli przedłuży w marcu patrona bądź patronem zostanie. No i oprócz tego, każdy podarowany jeden patron to jeden nowy cielak na naszym gospie. Brakuje nam jednego, żeby zapełnić oborę i potem budujemy sobie chlew. Będziemy mieli kaczki, kury, krowy, świnie. Człowieku, tyle roboty będzie, że się od tego nie uwolnimy, nie? Tomek, siemaneczko, witam, witam również. Siemano, siemano. Ej, prawie godzinę zbiłem. Jest dobrze, moi drodzy. Prawie godzinka zbita, więc cieszy mnie to bardzo. Skąd wiesz, że nie doszyłam? Siusiura? Siusiora? Nie, no nie. Ja to współczuję Radkowi. Wziął kobietę na... Ma chłopa. No, pytanie, jak synek powstał, nie? To znaczy, że Radio był w ciąży? Łukasz, ja nie wiem, nie? My sobie dołki kopiemy, nie? Nie wiem czemu, ale ten sernik ci pasuje, aż się zaplułem, jak to powiedziałam? Sernik. Zaplułeś się, bo byś mnie schrupał, Denis. Taka jest prawda, nie? Taka jest prawda, byś mnie schrupał po prostu. Dobra, wracam na gospo? Ale czemu? Sorgo trzeba zwołować. Sorgo trzeba zwołować. Jest mod na to, że nie trzeba, bo zmienia teksturę? Aha, dobra, okej. Ale sorgo musisz zwołować, panie. Chyba, że już skończyłeś sorgo. To wtedy ludzik. O, tu ta brudza, co Olek zrobił, także nie będzie... Ale to dobrze, to będzie takie polskie pole, nie do końca zasiane, nie? Czesio, a pani nie ma macka. No tak, Czesio gadał, władcy mów, taka bajka. Ale to było, ja pierdolę. Ta bajka była tak chora, nie? A to oglądały dzieci w podstawówce, w gimnazjach i w ogóle. Także to... No to była bajka... Powiem szczerze... DPD podjechało? Ale z czym? O, mi się oprysk znowu kończy. Ej, ile tego oprysku idzie z tego opryskiwacza? Naprawdę dużo. Siemano Mateuszu, witam serdecznie. Siemanko, siemanko. Grzesiu, bardzo dziękuję za udostępnienie transmisji. Mega dzięki. DPD podjechało, czyli kurier z nasionami i z opryskiem prawdopodobnie. Tak mi się wydaje. Ja grałem w Farming 19 i mi padł dysk i nie gram. Ale czemu? Możesz zacząć sobie od nowa. Easy Development, moda sobie pobierz. Tutaj sobie pieniążki, gospa wybuduj, kupuj maszyny i tak dalej, do tego stanu, co miałeś na tamtym sejwie i dasz radę jakoś, nie? 30 daje radę w polu? No, ogólnie z opryskiem tak, ciśnie jak źli. Władcy Much to rybobaniak, jak ja nie wiem, tak. Maślana, Czesio, Andrusiak. I kto? I konieczko. No było, było, było. Dobra, ładujemy sobie więcej oprysku, a nie muszę go w sumie składać, nie? Nie wiem skąd, ale mamy arbuzy. No wiem, widziałem, paleta arbuzów leży pod domem. Wiem, że leży. Nie wiedziałem też skąd ona jest, ale jest, jest, to prawda. Siemano Marian Monika, a to cię mówi stary sernik czy stary piernik, bo nie pamiętam. Denis Nowak, Banicja, dobra, trzeba pamiętać, żeby dać. Anusiak. Anusiak. A jak ja powiedziałem? Anusiak to ten z kartą ojca, co biegał, nie? Złotą. Anusiak, konieczko, Czesio i Maślana. Najlepsza była nauczycielka Kyrie Eleison? Była, była, no. Stara baja jak świat. Ile będziesz grał, bo jadę do Italii i nie wiem, czy wytrzymasz do 4 rano. No na pewno, nie? No tak, do 4 rano to jest po prostu aż marzenie moje. Młodego mi tu proszę nie wyzywać? A kto ci młodego wyzywa? Kogo mam zbonować? A Andrusiak powiedziałem. Nie, to Anusiak był. Anusiak, no, a nie Andrusiak. Sorry. A komu to potrzebne? A dlaczego? Kać chce ze mną grać pokera, rano łeb mnie napierdziela. Ja za swoim kacem biegnę w świat. Kumple nieraz mnie wołają i imprezy urządzają. Kac przekorny znowu ktoś mi da. Para, pa, para, pa, pa. Sołtys, 100 zł. Co tu się odpierdało, wywuje się tutaj? Godzina była zbita, godzina jest dobita. No i fantastycznie, panie Sołtys. Fantastycznie, panie Sołtys. Higienistka była najpiękniejsza. Moje bimbaski
Jezus Maria, Higińska była wredna, nie? Dziękuję bardzo, panie Sołtys, dziękuję bardzo, że dobiłeś mi kolejną godzinę. Dzięki, dzięki, byku. Szanuję bardzo mocno, szanuję. Aż ci taką piosenkę... O Jezu, to już takie małe odległości zostały. Aż ci włączę, dam ci głośniej tą nutkę, nie? Zegar w ogóle powinien być pochylony w prawo, że on tak szybko zapierdziela, nie? I ta muzyka, do której on biegnie. Siemano Andrzeju, witam serdecznie, witam serdecznie. Coś tu dziś nie idzie wbić reakcji? Jak to nie? Jaka to mapa? Rogatki Multifruit. Rogatki Multifruit to jest mapka, a nam znowu zaczyna brakować oprysku, moi drodzy. Siemaneczko Pawle, witam, witam. Ale mam nadzieję, że jeszcze tam w tym naszym Mauserze troszkę samolot, widzicie? Cień samolotu. Do góry nie mogę spojrzeć, bo w ciągniku jestem. Mam nadzieję, że w tym naszym Mauserze jeszcze tam trochę tego jest, nie? Pani Frau była laska, a usta w kształcie ustnika. Tak było, tak było. Ja pamiętam dobrze tą bajkę, nie? Ja ją oglądałem, to jest najgorsze. Może dlatego mam taki zryty łeb teraz. Ale ogólnie oglądałem, oglądałem. Moi drodzy, prawy górny róg, nowe zwierzęta zakupione, więc mamy aktualnie wszystkich podarowanych patronów jako cielaki ogarniętych. Aktualnie brakuje nam jednego cielaka, żeby zapełnić oborem i potem stawiamy chleb i kupujemy, moi drodzy, świniaki również za podarowanych patronów. Od was zależy, ile będzie zwierząt na gospodarstwie, nie? Od was tylko i wyłącznie zależy, ile będzie zwierząt na gospodarstwie. Kupiłem 6 krów, jedna w pamięci. Dobrze, dobrze, byku. Co to się stanęło? Dominik, ja tak czułem znowu, że to ty, nie? Ty zawsze się inaczej podpisujesz. Jak nie Marcin, Najman to Serafin, to teraz Sołtys w dodatku. No nie, Andrusiak to od Androida, a Anusiak od czego? Andrusiak to od Androida. Anusiak to od... Od Anusa chyba, nie? A czym jest Anus? Przeczytaj, nie? W internecie, czym jest Anus. Witam, Janek, serdecznie, siemano, siemano. Od Anonymous, tak, na pewno, nie? Na pewno. Michael od Anonymous, od tej organizacji hakerskiej. Tak, tak, tak. Absolutnie nie od Anusa. W ogóle jakie tematy dzisiaj obrzydliwe. Co się z wami dzieje, ludzie? O czym by Mikarodzie tutaj gadać na live? Nie obrażaj mnie? Ja cię nie obrażam. Ja tylko mówię, że ty się podpisujesz jako Marcin Najman. Sam siebie obrażasz, nie? Ja już nie wiem, jakie mam wobec ciebie środki pedagogiczne stosować. Bambetlu 1, może mi pani naskoczyć. Może mi pani naskoczyć, nie? Odbyt to Anusiak? No wiem, wiem przecież, no ja to wiem. Nie włączę Wojtula Magic Wąsa, bo tam są brzydkie słowa w tej piosence. A ja jak mam się podpisać? Ty możesz podpisać po prostu Asia i dwa uśmieszki i wysłać na przykład złotówkę. To by był piękny donate, nie? To by był piękny donate. To ja szanuję takie donaty. Dobra, ostatnie dwa przejazdy, moi drodzy, i mykamy stąd z tym opryskiem. Mamy tak, na dwóch polach mamy trawę, na dwóch polach mamy rzepak, chyba, tak mi się wydaje. I tutaj mamy kukurydzę oraz sorgo, więc zbiory będą zacne. Wszystkie zwierzaki praktycznie będą miały co jeść, więc elegancko. Tam już z wołami Wojtula jeździ, z wołami już Wojtula sobie pomyka, więc jest naprawdę dobrze. Adrian, siemaneczko. I na bank to pole będzie całe w chwastach, bo to ja pryskałem tutaj. Ja będę autorem tego pola i tego, jak tutaj jest spryskane, także... Spodziewajcie się tego, że jedna wielka mozaika będzie na tym polu, ale no sorry, nie widziałem gdzie. Nie widziałem gdzie. Siemano Piotrze, witam serdecznie. Siemano, siemano. Ja z tym osobnikiem mam tyle wspólnego, to ty ze zbijaniem godzin. Ostatnio słyszałem fajne porównanie, że mam tyle wspólnego, co Hitler z miłością do Żydów, chyba jakoś tak... Ale nie mogę mówić takich rzeczy, bo mnie zbanują. Wiecie, Facebook jest taki trochę polityczny. Wiecie, jak to jest, nie? Dobra, śmigamy na gospo, śmigamy na gospo. Majster, pokaż ten oprysk na mapie. Nie widać tego na mapie. Dopiero jak chwasty wyrosną, to będzie widać, gdzie było pryskane, a gdzie nie. Bo jak pryskamy przed wyrośnięciem chwastów, to tego na mapie w ogóle nie widać, nie? Pamiętam, jak dziś swój pierwszy odcinek Władców Mógł, były to wykopki i pytanie pani frau. Chłopcy, a co wy tam macie? I odpowiedź kanapki, jabłka, a Czesiu wyskakuje i mówi karbit. Śpimy już? Już wszystko jest gotowe? O człowieku! A zwałował Wojtek? Chyba nie zwałował. Złotówka sama to tak smutno wygląda, a jak się doda parę zer, to wygląda dla ciebie wesoło i zegar też się wtedy cieszy, a ja nie, także... Taka sytuacja. Minus 1000 złotych za utrzymanie ziemi? Nie no, kasują nas, dymają nas, no. Dymają nas jak chcą. 1000 za utrzymanie ziemi, do cholery jasnej, co to my mamy, jakieś areały wielkie? Moi drodzy, 4 reakcji brakuje do 400 reakcji. 4 do 400, rozumiecie? Także bardzo bym prosił tutaj o ogarnięcie tematu. Paweł, witam, witam.
Zobacz chwasty na mapie. A, Wojtu nie zwołował do końca. No to nieźle, no. To nieźle. No, mogę jeszcze Wojtek nie zgadzać na scenie i napisać, nie? Zobacz chwasty na mapie. No, dobrze jest. Ja nie rozumiem w ogóle, o co wam chodzi. Paparazzi. No. No co? No. No tak średnio bym powiedział, tak średnio. A może się tam przebiegnę, bo oni aferę od razu robią, bo na mapie tak źle wygląda. Może na polu tak źle nie wygląda. No. Raptem kilka małych mijaków. To w ogóle... Nie wiem, o co jest tutaj afera, nie? Proszę się uspokoić, ja nawet nie wracam tym opryskiem tam. I będzie tak, jak jest, nie? Będzie tak, jak jest. Koniec, moi drodzy. Się nie śmieć, nie? Co to jest za odchwaszczenie, jakby ktoś tu w węża na nogi grał? To do żniw? Już? No to jak możemy do żniw, to możemy do żniw, no. Możemy do żniw. Kosiarkę mamy na gospie chyba, więc ja trawę mogę również skosić. Mamy maj aktualnie. Nie, no luks wygląda jak tor wyścigowy Formuła 1 normalnie, no tak. Tor wyścigowy w tym. Gdzie jest ten uliczny? W Maroko, nie? Czy w Monako? Kuźwa, zawsze mi się myli, Monako z Maroko, nie? Ale odpiermandolił. Robota poszła bardzo dobrze, nie? Że robota idzie pełną parą, to chyba tego powiedzieć nie można. Tu już trawa rośnie, widzę. Pierwsza do zbioru będzie chyba trawa gotowa, tak mi się wydaje. Amator pełną gębą, od razu. Echo, tu gdzie? Zatankować? Co się dzieje, panie? Co się dzieje? Co jest? W jakimś nowym katalogu mody? Dostałem go. W prezencie. A może do końca nie wiesz, co na siebie założyłeś? Albo czujesz, że się wygłupiłeś, ale teraz nie chcesz się do tego przyznać. Nie wiem, co do mnie mówisz, człowieku. Jak chcesz mi coś powiedzieć, to mów tak, żebym cię zrozumiał. Chodzi mi o ten sweter, co go masz na sobie. Zajebałeś go z pomocy dla powozia? Pies ci go wszamał, a potem zwrócił? Chciałbym poznać historię tego swetra. Jak byłem w technikum, to nam takie na warsztatach dawali. Historii tego swetra i tak byś nie zrozumiał. Moi drodzy, z tego. Z Chłopaki nie płaczą, nie? To było. Elegancko, elegancko. Tak? Chłopaki nie płaczą? Chyba tak. Chyba z Chłopaki nie płaczą. Historii swetra i tak byś nie zrozumiał. Lecimy, moi drodzy, wracamy na gosp. Chociaż czekajcie, że mogę zatankować sobie. Dobra, na razie Tomek nie. Na razie Tomek nie. Na następnym live sprawdzimy kolejną lokację. To jest zrobione jak u pana Stasia. U siebie rób, jak u siebie, a u obcego na odpiermandol, ale Stefan nawet u siebie robi na odpiermandol. A po co się tu męczyć, nie? Zatankowane, moi drodzy. 55 zł za wachę, nie? Do ciągnika. To jest dobra opcja, to jest dobra opcja. Wojtula z wałami ciśnie, elegancją. Chłopaki nie płaczą, no, cytaciki. No ta mapa ma dużo takich. Puść mnie tym kombi, bo ja tu szybko polecę. Ja człowieku 25 na godzinę lecę, więc ty nawet tą Skodą swoją w kombi czy tam Audi tyle nie pojedziesz, więc luzik, nie? To ten słynny z gruszką? Tak. Historii tego swetra i tak byś nie zrozumiał. Nie ma opcji, panie. Wracamy na gospo, odstawiamy sobie oprysk, moi drodzy, i przewijamy sobie dalej. Tomek, czy co robimy? Chyba teraz trzeba przewijać dalej, no bo to nie ma na co czekać w ogóle. Koszenie trawy będzie, ja sobie skoszę trawę, a wy możecie sobie machnąć żniwa jakieś, jeżeli coś wyrośnie tak samo szybko jak trawa. Więc przewijamy, bo nie ma na co czekać. Hej Sebastian, witam serdecznie, siemano. A w ogóle taka propa, są tu fani twórczości najlepszego artysty w Polsce, czyli Bartosza Walaszka. No ja jestem. Ja oglądałem to od jeszcze czasów Pieska Leszka na MTV. Piesek Leszek na MTV, Miś, Push Apek i tak dalej, i tak dalej. Sołtys zadziera kiece i leci. Żart bez urazy. Co to za żarcik mi tutaj? Co to jest za żarcik? Halo, ja bym... Ej, każde przewijanie doby to jest minus 1000 za utrzymanie ziemi. O nich to przecież kredyt mniej zabiera niż to, nie? Hejka, Wiktoria! Witam serdecznie. Siemaneczko. No Walaszek to jest mistrz, nie? To taki prosty humor, ale swoją drogą dość ciężki do zrozumienia czasami. Ale trzeba to po prostu pojąć raz, jak się wkręcisz, to już lecisz z tematem, nie? To było for fun, a nie MTV. No czy tam for fun? Jakiś muzyczny. Coś mi dzwoniło, ale nie w tym kościele, nie?
Ocie, panie. Egipt, Hurgada, my na basenie, nie? All inclusive, Hurgada, Egipt. I Aqua Aerobic, nie? Buongiorno, panie Łukaszu, witam serdecznie, witam serdecznie. Siemaneczko, siemaneczko. Oprysk odstawiamy i do żniw przewijamy. Czy w czerwcu już coś możecie sobie kosić kombajnem, czy nie? Chyba wydaje mi się, że nie. Także ja będę kosił trawę, ale trzeba też zgrabiać i trzeba też od razu prasować, nie? Więc tutaj robota jest też na tej łące. Czy trawa już wyrosła? Myślę, że tak, powiem szczerze. Gdzie na olek? Gdzie na olek? Patrzcie, kosiarka to jest zawodowa, nie? Luksusową mamy kosiarkę. Na modach grasz? Nie, nie, to wszystko ze standardu w grze jest, nie? Kup przetrząsarkę, zgrabiarkę i prasę. No i świzdu, gwizdu, cały budżet poszedł w pizdu. Siemano, Karol, witam serdecznie. Co do cytatów z klasyków polskiej kinematografii, słyszeliście, że Stop Klatka TV będzie wypykiwać m.in. Psy Killera czy Poranek Kojota? No to wydaje mi się, że wtedy te filmy w ogóle tracą sens, jak oni zaczną wypikiwać kultowe teksty, nie? Trochę to będzie lipne. Zgrabiareczkę najpierw, moi drodzy, kupimy sobie. Zgrabiareczkę oczywiście, czekajcie. No ta musi być w tym kolorze, jak na Woli Brudnowskiej mieliśmy. Jak na Woli Brudnowskiej my mieli, ona była naprawdę elegancka. Kupiłem sobie sos sambala, zjadłem połowę i mam już dość. Połowę sosu sambala zjadłeś, to sam sos jesz, człowieku? Mateusz, siemano, witam serdecznie. Na modłach gram, tak. Mariusz, siemano, siemano, witam. Dobrze, kupujemy w takim razie to. Kupujemy sobie, moi drodzy, teraz przetrząsarkę. Przetrząsarkę weźmiemy sobie... Tom's Fara, osłona, tak. Koła... Zwykłe, czy koła z oponą? Z oponą, ładniejsze. Naklejka, tak, kolor. A, to tylko kolor tego się zmienia. To nic to nie robi. Też kupujemy to. No i prasę, moi drodzy, oczywiście małe kostki. Tomasz napisał, że prasę kupi, więc Sipma na małe kostki będzie wjeżdżać. Gdzie mapkę pobrałeś? Na King's Modzie. Tomasz się tym zajmował. Nie wygasł ci, Dominiku, masz patrona, nie widziałem komentarzy, może twoich akurat było za dużo natłok innych, wiesz, może dlatego. Także dlatego może nie widziałem, ale ogólnie patrona masz, panie Dominiku. Także, co ja tam godołem? Godołem, że zapomniałem co. Aha, że mapa to jest rogatki i do tego jest dograne rogatki multifruit, nie? Tak to działa. Tak to działa. Także King's Mod sobie wpiszesz na Google i znajdziesz, nie? Jechać po coś pod sklep, czy co dalej? No możesz jechać chyba, Wojtek, tak mi się wydaje. Najlepiej jakbyś na Discorda wszedł i gadał z chłopakami, to byś nie musiał pytać na czacie w grze, tylko wtedy byś tam mógł ogarniać i wiedziałbyś, co się dzieje, no nie? Discord jednak przydatna rzecz. Jakie piękne słoneczko w tej grze, bo za oknem minus 4. No u nas jest czerwiec, panie. Kuźwa, co on mi tak... Jak on mi zjechał, ty? A, bo on chyba rower... Nie, on nie wymijał roweru, ty. Zjechał mi normalnie na czołóweczkę. Chciał mnie zabić. Ty masz kosiarkę do zboża, a nie do trawy? Nie, no to do trawy, normalnie, trawa. Zobaczysz zaraz, jak to działa. Patrz, jak to działa. Połówkę drugą wywalisz w kosz? No, ogólnie sosu nie musisz na raz zjeść, nie? Możesz go mieć po prostu. Ej, pany, ale trawa nie wyrosła. Chociaż niby gotowa do zbioru, ale jest wzrost 95. Więc ona jeszcze wzrośnie jeden dzień, nie? Ale dobra, kosimy taką. Kosimy taką, rozkładamy, opuszczamy, włącza... Kuźwa. Włączamy. I pa, co się dzieje? Wjechałem w słuch. Jaki jest najdłuższy patron u mnie? No Tomek Kulpa ma jednego z dłuższych. Jakub Białkowski również. No i ta stara gwardia, nie? Stara gwardia. Siemano, Mateusz, witam serdecznie. Czekajcie, bo nie mogę się tutaj rozbujać. O, i ciśniemy. Ale dźwięk, nie? Zależy, jakie się chodziło, za taką mi się snopki robiło. No widzisz, jakie wspomnienia? Widzisz, jakie wspomnienia? Polska seria to jednak ma klimat, nie? Polska seria ma klimat jednak. Czemu tak zacina? Nie wiem, to jakiś problem u ciebie, Tomaszu, z internetem prawdopodobnie, bo u mnie nic nie zacina, u mnie wszystko płynnie i u widzów również. Cezar, dziękuję bardzo za obserwację. Wy również sprawdźcie, moi drodzy, czy macie klikniętą obserwację i dzwoneczek, bo to jest konieczne, żeby dostawać powiadomienia o live'ach. Więc dzwoneczek, obserwacja, żeby było zaznaczone i wtedy kulturka. Wtedy kulturka, moi drodzy. Zajebiście wyglądała mapka polska na kształt Wilkowyi, ale nie ma chyba takiej, czy jest taka? Ja nie widziałem. Tomasz szukał map, myślę, że jakby Wilkowyje znalazł, to by mi powiedział na pewno, nie?
Wczoraj w Nowym Mieście wypadek, osobówka uderzyła, muszę skosić tak, w ciężarówkę z drewnem, drewno spadło na auta, identyczna scena jak z Oszukać Przeznaczenie. O panie, no to faktycznie jednak te filmy coś wniosły do ich życia, nie? Te filmy jednak coś wniosły do ich życia, skoro to była scena jak z Oszukać Przeznaczenie, nie? Tak to wygląda, no, czasami taki film warto obejrzeć. Wtedy masz przynajmniej większą wyobraźnię, nie? Dlatego ja nigdy się nie zbliżam na odległość jakąś masakryczną do żadnych ciężarówek, co drewno wiozą. Do betoniarek się nie zbliżam, bo też im się tam zaraz uchwyt odczepi i się wyleje wszystko. To trzeba mieć jednak wyobraźnię, nie? Trzeba mieć wyobraźnię, bo to w każdej chwili się może stać. Ale koszonko jest, nie? Klimatyczne koszonko. Klimatyczne koszonko jest. Także moi drodzy, sprawdzamy obserwacje. Ja pierdolę. Co się dzisiaj dzieje z tymi patronami, moi drodzy? To jest kolejnych 5, tym razem od Mateusza. Dziękuję bardzo, ja pierdzielę. Daj no jeszcze, kurwa, 2 złote. Dziena, dziena. Nie twój do mnie mała, na kupię te panele. Myślisz, że mam pałac? Mieszkam w bloku na parterze. Ta fotowoltaika, już można dostać cikę. Wciąż się dowijają, jak plemniki do jajnika. Tych więcej nie dzwoni. I bardzo dziękuję za 5 podarowanych. Mega, mega dzięki. Sebastian, 2 lata i 6 miesięcy. Ja pierdzielę. I to jest, moi drodzy, wynik. 2 lata i 6 miesięcy. Wam też takiego życzę, żebyście tymi patronami byli jak najdłużej, oczywiście. To jest piękna sprawa. No i oprócz tego każdy, kto patronem w tym miesiącu został, bądź też patrona przedłużył, opaska silikonowa, biała, z napisem Patron 2023 jest. A to... Nasz, co ty się, panie Serafinie, kup tej zona, sprzedaj świnie, krowo pośród słomy, panie mój, trzeba jeszcze wybieć gnój. I wiecie, co jest najlepsze? Siemanko Monika, witam serdecznie. Wiecie, co jest najlepsze? Że jutro na live'ie zaczynamy od budowy, moi drodzy, chlewu. Także świnki będą na gospie i mamy już tam 5 świnek. Mamy już 5 świnek zabawionych przez Mateusza, bo każdy... Kolejny podarowany patron to jedna nowa świnka do naszego chlewu, więc elegancko. Nie ma to jak cykliczny, no i oprócz tego jeszcze tutaj wsparłeś innych, podarowałeś, więc naprawdę mega, mega dzięki, Mati, bardzo dziękuję. Koleżanki będą świnki, będą koleżanki, no. Tylko trzeba zdobyć gdzieś miejsce na ten chlew, ale ogarniemy, gdzieś tam się go ulokuje, nie? Nie zagłębiałem się, bo tak chodziły słuchy, że 3 osoby śmiertelne w tym wypadku. O kurde. Ale pachnie świeżo zgaszoną trawą? Michael, ty nie wąchaj trawy. Nie machaj trochę, masz alergię, Michael. Idź stąd. Przytul brzozę, da ci nową energię. Da ci nową, dobrą energię, jak brzozę przytulisz. Pamiętaj o tym. Brzozy mają właściwości lecznicze. Także przytulaj brzozę. Nie wąchaj trawy. O, dobrze, Michael. Widzicie, Michael przytula brzozę, no. Dobrze, Michael, dobrze robisz. Dobrze robisz, Michael. Elegancko. Nalej mi szklane, bo ja stanę, będzie pozamiatane. Polama szklana. Michael, przyszedłem pod brzozę i ci śpiewam, nie? Nalej mi szklane, bo ja stanę, będzie pozamiatane. Patrzcie, jak szybko Pawek do sklepu już wrócił, nie? My po szklanie pod brzozą i wracamy do koszenia, nie ma co. I wracamy do koszenia. To się pali, nie wącha. Tak, właśnie, to też swoją drogą, nie? To się pali, nie wącha. Ja też mam alergię na trawy, a ja uwielbiam zapach skoszonej trawy. Woda z brzozy jest git? Nie piłem nigdy wody z brzozy, powiem szczerze, więc nie wiem, jak smakuje, więc się nie wypowiadam, nie? Nie wypowiadam się. Ale to takie raczej chyba w smaku to nie jest zbyt dobre, co? Znaczy sok z brzozy, dobra, nie woda, no dobra, Michael, się czepiasz ty. Się tam czepiasz, pierdół. Siema, Kamil, witam serdecznie, siemanko. Tu już widzę, że jest nawet zgrabiane. Nawet zgrabiane? Nie. Przetrząsane, czyli my siano robimy. A to ja myślałem, że my tutaj nie robimy siana. Ale tak, bo my na TMR, mamy kukurydzę, z czego będzie kiszonka. Siano tutaj i słoma będzie, moi drodzy, z tych 2 pól, które mamy tam, to jest chyba jęczmień, mi się wydaje, nie? Tam chyba jest jęczmień. Tak coś myślę. Jak smakuje bocian? Człowieku, bocian na pewno smakuje lepiej niż sok z brzozy. To ci jestem w stanie zagwarantować z ręką na serduchu, nie? Z ręką na serduchu. Ja mam wino z soku z brzozy, a bimberek na soku brzozowym? Już mi o alkoholu, już. Jeden temat o czymś do picia wjechał i już o alkoholu, nie? Z wami się nie da, nie? Chodzi o właściwości detoksacyjne, super działa na organizm, woda brzozowa. Sok z brzozy, nie woda brzozowa. I cyk reklama. I cyk reklama. Spokojnie, panie Adamie. Weź meliskę, leki na uspokojenie i naprawdę się reklamami nie przejmuj.
Od bociana lepiej smakuje bimber. Tak. Szybciej koś, nie da rady. Tomacz ustawił na 13 na godzinę i tylko 13 mogę jechać. Ja mówiłem, że ta kociarka powinna przynajmniej ze dwie dychy jechać. Ustawił na 13, macie 13. Proszę bardzo, nie? Taka mapka na kształt wilkowej byłoby to coś? Sklepu Krysi, ławeczka i sołtys na tej ławeczce? Kuźwa i mijak, nie? Jeszcze. Wódka connecting people, jak było Nokia, nie? Mówiłeś, że nie pijesz alkoholu? Absolutnie brzydzę się. Aż mi się niedobrze zrobiło. Zapierniczam? No właśnie wolno jadę. Ja w szoku jestem, że dziś mnie reklamy omijają. Już napisałeś słowo reklama na radzie, więc zaraz się pojawi. Spokojnie, Pawle. Nic się nie martw, nic się nie martw, nie? Na luziku, na luziku. Ty sobie piwo otworzysz, Adam? No, też na uspokojenie dobra rzecz, nie? Na uspokojenie dobra rzecz. Także jutro, moi drodzy, dwa live'iki. Jutro dwa live'iki. Dwa po półtorej godziny albo dwa po dwie godziny będą. Więc szykujcie się i z rańca albo po południu i wieczorny. Tak trzeba żyć. Siemano Piotr, 50 gwiazdek, bardzo dziękuję. Oczywiście piweczko na ekran dla ciebie do wypicia. Elegancio, elegancio. Weź nie użyj, ty łżesz, Dominik. Łżesz normalnie w reklamach. W reklamach, w donate'ach. Reklamy miałem w głowie, bo gadaliśmy o tym przed chwilą. To już elegancko, przetrząśnięte, kurde. Zgrabione gdzieniegdzie. No jest robota, że tak powiem. Chłopaki się nie obcyndalają. Nie obcyndalają. 13 patronów, moi drodzy, cel zamknięty. Oczywiście podarowanych było więcej, więc odbierajcie. Rafale, dzięki za 25 gwiazdeczek. Ej, impreza gwiazdkowa się zaczęła, moi drodzy. Impreza gwiazdkowa się zaczęła. Dawajcie, dobijemy imprezę gwiazdkową, bo tutaj naprawdę te imprezy rzadko są dobijane. Kiedyś każdą dobijaliśmy, teraz rzadko. Rzadko naprawdę imprezę gwiazdkową dobijamy. Także ja was tutaj teraz lekko motywuję, żeby była misja zaliczona gwiazdek. Naprawdę nie trzeba dużo. Są taki spokój? Asiu, no dzisiaj nie ma imprezy. Nie można imprezować codziennie, nie? Nie można imprezować codziennie, pani Asiu. Więc na spokojnie, nie? Na spokojnie. I Leszek 7 miesięcy patrona wleciało. Elegancko, elegancko, Leszku. Bardzo dziękuję, bardzo dziękuję. Także lecimy, moi drodzy, lecimy z imprezą gwiazdkową. Czy ktoś jest w stanie imprezę gwiazdkową tutaj opierdolić? Sądy się, panie Serafinie, kup Dysona, sprzedaj świnie, krowo pośród słomy, panie mój. Trzeba jeszcze wybieć gnój. Dziękuję bardzo, panie Leszku. Błażej, widzę twoje komentarze, ale nie wszystkie jestem w stanie przeczytać. Naprawdę nie wszystkie. Ja mogę inną imprezę dobić? Nie zdążysz już, nie zdążysz, bo to tą łąkę do końca koczę, moi drodzy. W żadnym wypadku. Komu to potrzebne? A dlaczego? Dlaczego? Kać chce ze mną grać pokera, rano łeb mnie nawierdziela. Ja za swoim kacem biegnę w świat. Kumple nieraz mnie wołają i imprezy urządzają. Kac przekorny, znowu ktoś mi da. Para pa, para pa, pa. Sebastian Chmielowiec, 150 zł. To na ten spokojny tydzień, aby do celu szklanka z grubym dnem. Znowu na pani będę. Są tutaj fajne baby, wszystkie dzisiaj piją równo razem z nami. No i tyle, no. No i cóż, no. No i mamy, moi drodzy, zegary ustawione na zero, czyli dokładnie tyle było czasu w momencie, gdy odpalałem tego live'a. Coś mówię, że nie zdąży. Sebastianie, bardzo dziękuję. Szklana dla ciebie oczywiście również, szklana z ekrana tak zwana, serdeczna dla ciebie, nalana. Pij, delektuj się wieczorową porą, tutaj serducha na czacie, moi drodzy, poleciały dla Sebastiana, więc wielkie, wielkie, wielkie dzięki oczywiście. To ile zbiłeś godzin sołtys? No tyle, nie? Takie okrągłe zero sobie zbiłem godzin dzisiaj, ale za to dzisiaj, moi drodzy, bardzo fajna aktywność reakcyjna. Jakkolwiek to brzmi, chyba tak się nie mówi. W każdym razie brakuje nam 40 reakcji do 500, więc tutaj jeszcze macie czas do końca tej łąki, żeby 500 reakcji wbić, czyli 500, moi drodzy. Pozbijałem za godzinek, no wiadomo, że pozbijałem. Ja zawsze wiem, kiedy live'a odpalić i kiedy godziny zbijać. Chociaż ostatnio, jak były te 3 live'y w ciągu dnia, to godziny zbiłem. No ale co z tego, jak wy już żeście je wyrównali, no. I takie walka z wiatrakami, nie? Walka z wiatrakami. Tak to wygląda właśnie. Aż tyle? Karol, no aż tyle. No aż tyle, panie. Tyle jest godzin i tyle samo było w momencie odpalenia live'a i tyle samo jest na jego zakończeniu prawie że.
Pozdrów moją żonę, Agata prosi. Poczekaj, poczekaj. Panie Marku, to jest jedna rzecz do rozwiązania, nie? Bo pozdrawia się kogoś w momencie, gdy się chce to zrobić samemu. A teraz ja rozumiem, że to Agata prosi, żebym ja ją pozdrowił, a ty, Marek, w ogóle nic do tego. Ty tylko napisałeś wiadomość, tak? Czy to ty, Marek, prosisz, żebym pozdrowił Agatę? Czy Agata prosi, żebym ją pozdrowił? Bo to jest co innego, nie? Jeżeli Agata prosi sama, żebym ją pozdrowił, no to pozdrawiam Agatę od Agaty. Natomiast jeżeli ty, Marek, prosisz, żebym pozdrowił Agatę, to pozdrawiam serdecznie Agatę od Marka. Widzisz dwie zupełnie różne rzeczy, nie? Bo ty sami jesteś, a nas więcej. No właśnie, wy macie przewagę liczebną. O, patrzcie, Olek już z pracą ciśnie. Olek już z pracą ciśnie. I tu nawet na przyczepkę już są zbierane nasze kosteczki. Także ładnie to wygląda. Będą miały kryweczki, to jeść, nie? A ty, Marek, prosisz, no to pozdrawiam Agatę serdecznie od pana Marka, no. Ja widzę, że ty grasz i w miejscu stoisz z tym zegarem. Kuźwa, Adam, było 94 na zegarze? Było. Jest 89? Jest. Także proszę się odpimpolić ode mnie, dobra? Robię, co mogę, no. Sołtys ma coś wspólnego z czerwonymi, jeśli mówi o reakcji. Uważaj, bo cię dopadnie bóg rapu, sam JKM. Janusz Korwin-Mikke, no wiem. Na drzewach zamiast liści będą widzieć socjaliści. Gdzie wczoraj zaginąłeś? Nigdzie wczoraj nie zaginąłem, po prostu wczoraj nie było live'a. Nie ma problemu, panie Marku, nie ma problemu. Serdecznie pozdrawiam panią Agatę raz jeszcze od ciebie, Marku. Normalnie jak Radio Elka, nie? Radio Elka albo Radio Poznań. Ogłoszenia matrymonialne. I serdeczne, gorące pozdrowienia od Marka dla Agaty. Marek szuka wysokiej brunetki w wieku od 30 do 39, max 40 lat. Nie grubej, nie szczupłej, takiej w sam raz. Najlepiej, gdyby zamieszkiwała Poznań lub okolice. Marek czeka pod numerem telefonu, sraty pierdaty i tak dalej. No i lecimy dalej z audycją. I tak to naprawdę wygląda, jak ja kiedyś jeździłem po nocach dużo, bo jeździłem trasy dość duże, to normalnie w nocy, jak odpaliłem se Radio Elka albo Radio Poznań, jak mijałem akurat tam Wielkopolskę i słuchałem tego, to powiem wam, no było grubo, nie? Było grubo tam. Elka Jarocin, najlepsze radio, Elka Jarocin, nie? Tak było, tak było. Ktoś mówił Poznań? Miasto Doznań, Marek, nie? Poznań, miasto Doznań, jak to się mówi. Siemanko, pozdrawiam dla całej ekipy. Pozdrawiam serdecznie, panie Bolesławie. Pozdrawiam. Dobra, moi drodzy, kończę tą łąkę do końca. Jutro dwa live'y się widzimy i rano, i wieczorem, albo po południu i wieczorem. Zależy, kto na co mówi rano, a kto na co mówi po południu. Więc to też trzeba mieć na uwadze. Niemniej jednak jutro dwa live'iki na pewno wpadną, więc bądźcie czujni, czekajcie na powiadomionka. Ja dojeżdżam, no tutaj jeszcze muszę zawrócić, tak, więc spokojnie. Bardzo wam dziękuję za 485 reakcji, brakuje 15. 15 brakuje nam, żeby dobić 500, więc lecimy z tematem. Ty zawiegałem dla Marka kandydatkę, może być 30 do setki? Teściową chcę jeszcze sprzedać, nie? Ja nie pozdrawiam, ale się witam. A ja cię pozdrawiam i się witam również. Sosnowiec FM i Radio Spalone. Jest takie Radio Sosnowiec FM? Nie, no nie, to ja nie mogę takiego, żeby mi się w aucie wyświetliło, bo wtedy normalnie od razu wyświetlacz pada. Rano to znaczy 12. Nie, no raczej wcześniej. Dwóch reakcji brakuje do 500. Dwóch reakcji do 500, moi drodzy. Piękna sprawa. Dziękuję wam za dzisiaj, moi drodzy. Dziękuję wam za gwiazdeczki. Ponad 2000 gwiazdek wpadło. Dziękuję za patronów, bo dzisiaj naprawdę była ich masa. Jutro rano stawiamy chleb na polskiej serii. Kupujemy prosiaczki. Również będą małe prosiaczki, bo tutaj mamy oczywiście każde zwierzę w wersji miniaturowej. Także moim zdaniem fajne urozmaicenie. I zobaczycie również, ile cielaków jest jutro. Poogarniamy tutaj różne inne rzeczy. Będzie kulturka pełna. Jutro dwa razy się widzimy, więc bądźcie, ja składam sobie, moi drodzy, naszą piękną, elegancką kosiareczkę. Bajo jajo, Michael wam napisał, Tomasz, Wojtula, Olek się z wami żegnają, a Michael, Tomasz jeszcze na końcu tutaj chłodzi silnik, wymienimy olej i jest pięknie. Moi drodzy, do jutra dwa razy się widzimy, dziękuję wam za dzisiaj, trzymajcie się, siemaneczko i papatki. Nie? Papatki. I pamiętajcie, że pan Marek nadal szuka wysokiej, ale nie przesadnie, brunetki w wieku od 30 do 39 lat. Pan Marek czeka pod numerem telefonu swoim. A jak nie znacie, to się nie zadzwonicie. Nara. We'll be right back.
saw it coming, didn't think.